Cześć, witajcie, tutaj Ela Gawin. Co słychać? Cześć, czekaliśmy na ciebie. Słuchajcie, ja tak przepraszam, że, bo powiedziałam, napisałam, że będę o 1:15, ale ja robię tak, że Dobry. w ogóle chciałam się przywitać ze wszystkimi. Dobry wieczór. No, i ja robię tak, że czasem sobie wcześniej planuję, że będę na takim kanale, ale akurat gdzieś byłam, wróciłam do domu, trochę mi się humor poprawił i tam widzowie pisali jakieś osoby, żebym weszła na głosówkę. To ja wtedy się zastanawiam chwilę i stwierdzam, że wejdę Żoł. i robię plakacik taki w takim programie Canva, pisze się przez V, Canva. Boże. Jego się ściąga z Google Play, bardzo fajny programik. Można robić takie różne plansze na nim z napisami. I szybciutko robię sobie taką planszę, że będę na tym kanale. Już wyszukuję taką o podobnej treści, kopiuję projekt i tylko zmieniam tam szczegóły. No Orzeł. i potem mam takie zadanie. Słychać mnie? Tak, słychać. No, i potem ja mam takie zadanie, że tak, wrzucam to na przedpokój, do przedpokoju na naszym serwerze, potem do pokoju Eli, potem kopię postów Eli, potem wchodzę na Facebook, wrzucam to na Facebooka, na mój profil, na Facebooka, na moją grupę na Facebooku Fanklub Eli Gawin, na dwa moje profile na Instagramie i na mój profil na Twitterze. A jeszcze w sumie mogłabym zrobić taką planszę. Buziaczek mi radził, żeby na YouTube też takie plansze wrzucać tekstowe. No i o 1:10 zaplanowałam, że będę 1:15 tutaj u was, no ale zeszło mi kurde z 15 minut na to wszystko. Także będę miała nauczkę, że potrzebuję 15, no co najmniej 15 minut, żeby to zareklamować. No bo chodzi o to, że jak już mam włazić na ten kanał głosowy, to lepiej, żeby ludzie wiedzieli, że jestem, nie? Cześć, Ela, Dokładnie, witam. pani Elu. Widzi pani, ile się osób zebrało tutaj? No niewiarygodne. To wszystko dla pani. No, także wydaje mi się, że trzeba poinformować, nie? Akurat ci, co tam są gdzieś online, to sobie zawsze mogą wejść. No, a poza tym jest taka kwestia, przepraszam, że tak dużo mówię. Przedtem ten gang Eli Gawin, który był i w maju on niestety, hejterzy go przejęli, to tam już było 10 tysięcy członków. A teraz mamy niecałe 5 tysięcy, więc muszę faktycznie wchodzić tutaj na te głosówki. Zapraszać jakichś fajnych gości specjalnych tam na podium, tak jak kiedyś Rafatusa. Kurde, może by się pogodzić z tym Rafatusem, co? Nie, wydaje mi się, bo Janus jeszcze tutaj przyjdzie. Nie warto. Wydaje mi się, że jakaś Klaudeliza. Ja myślę, że Rafatus ci nie przysporzy żadnych fajnych fanów. No ale w sumie mogłabym mu zaproponować, żeby się pogodził, nie? W sumie co mam do stracenia? Najwyżej odmówi. Albo przyjdzie i mi nagada, no to też zawsze będzie jakiś róg w interesie, nie? A nie warto z kimś innym? Słyszała pani może o panu Marcinie Mazurze? Albo jest taki, który się nazywa proboszcz. Ja ich nie znam, a to są youtuberzy? Marcin Marcin Mazur Mazur to to na na pewno. pewno. Pan Marcin ma taką sporą widownię. Jest Proboszcz dziennikarzem sportowym. Elu, straszny przegłos jest u ciebie. Chyba musisz się oddalić od mikrofonu. No właśnie, każdy ma echo. No a teraz? A teraz? No już lepiej. Jest teraz. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu, tu Ela. Teraz jest ok. No już nie ma echa. Teraz jest spoko, nie ma Aha, pogłosu. Tak, bo trzymałam telefon blisko, to wtedy jest jakiś przegłos, tak? Tak, odbija się Tak. echo. Wiecie co, powiem wam, że już czuję się lepiej psychicznie, jak słychać, nie? Ale powiem, te 2 dni to miałam bardzo trudne, ale po prostu sobie wszystko przemyślałam, to co się stało, wszystko sobie przemyślałam, zrozumiałam.
No i już tak się uspokoiłam. Ale w sobotę to jakaś masakra. Cała sobota to poszłam spać. Halo? Słychać cię, słychać. Słyszymy cię. No, poszłam Słuchamy. spać. Słuchajcie, po live'ie poszłam spać o 9 rano dopiero, wyobrażacie sobie? No i spałam tam, nie wiem, do drugiej po południu. A znowu dzisiaj, czyli w niedzielę, w niedzielę, która była, to się kurczę obudziłam o 7 rano i nie mogłam spać. Przez całą tą sytuację z Markiem tak się denerwowałam. Ale już tak sobie to wszystko przemyślałam i już taka jestem spokojniejsza po prostu. Mam nadzieję, że. W końcu pojedziesz z nim, czy nie? No to jest, właśnie sobie to wszystko przemyślałam. To jest w ogóle trudna sytuacja. I no nie wiem, właśnie jestem w kropce. Z Dlatego, tego, co że. on, przepraszam, z tego, co on mówił na Kocbrowie, to on powiedział, że on chce jechać z No. tobą. I może właśnie tego potrzebujecie, bo jak jesteście od siebie oddaleni zbyt długo, to właśnie takie sytuacje się dzieją. A może po prostu musicie się spotkać. No, ale kiedy on to mówił? Właśnie ostatnio na głosówce on powiedział, że Ale to było przyjedzie. przed live'em, nie? Przed live'em. Nie, po. Nie wiem, jak słuchałam głosówki z 8 i z 9, to mówił obrzydliwe rzeczy. Sorry. To jest na YouTubie, można sobie odsłuchać. To znaczy nie, ja wam powiem, ja sobie przemyślałam to i powiem wam, że sprawa wygląda tak, że Marek za każdym razem tak samo się zachowuje. To jest ten sam model. Ja po prostu trochę się interesuję psychologią i ja zauważyłam, że ludzie reagują według pewnych mechanizmów zachowania, nie? Że dochodzi do pewnej sytuacji. I dana osoba w podobnej sytuacji, ale trochę innej, ale analogicznej, tak samo się zachowuje za każdym razem. To dotyczy tylko jednej osoby, bo ktoś inny się zachowa inaczej. No i już w przypadku Marka 3 razy tak było, bo słychać mnie? No, Tak. jak w listopadzie. Wynajęłam tutaj, zarezerwowałam hotel, mieliśmy się spotkać. No to on doszedł do wniosku, że to jest za drogo, nie, za dużo wyda. I tak samo, po prostu kilka tydzień przed wyjazdem przestał się odzywać. Spierdalaj, skończone, zrywam z tobą, cześć, pa, i w ogóle się po prostu nie odzywał. No i to było pierwszy raz. Ja nie wiedziałam, jak się zachować, w ogóle go nie rozumiałam, no to wszystko odwołałam, no nie? No, Mobilki słychać mnie? potem po prostu w grudniu udało mi się go w końcu ściągnąć do Krakowa, bo ja po prostu powiedziałam, że ja sfinansuję większość wydatków typu tam podróż, większość jakichś opłat za hotel, Mobilki jak nie słychać? większość, słychać cię. Większość tam opłat za hotel i tak dalej, udało mi się go tutaj Ej, zwabić do kaktus. Krakowa. No bo ten po prostu też hotel w Krakowie nie był jakiś taki drogi. Słychać mnie dobrze? Tak, Elu. Jak najbardziej. No, natomiast na przykład Idealnie. w marcu, jak pojechaliśmy nad morze, no to tam już było drożej, bo tam płaciliśmy za domek. To udało mi się go tam zwabić, bo też mu dałam do zrozumienia, że tam będę płacić za ten czynsz z tego, co zarobimy na YouTube, ale jak przyjechał, to nie chciałam nic płacić, tylko chciałam, żeby połowę się dokładał, nie? I on był taki niezadowolony i chodził cały czas naburmuszony po prostu codziennie, że wydaje te pieniądze, nie? No i teraz. Jest znowu analogiczna sytuacja, że najpierw powiedział, że pojedzie, potem powiedział, że na 3 dni, potem, że na 5, potem, że na 7, potem znowu stwierdził, że na 1 dzień.
No i cały czas kombinuje, że to za drogo wyjdzie, żeby nie jechać po prostu. No i mu chodzi o pieniądze. A on nie Nasz to rozumie tego. materialista. On nie rozumie tego, że jakby naprawdę kupiłam mu taki fajny komputer, porządny, wypasiony, jakby kurwa robił te filmy, live'y, coś tam, no to by miał z tego bardzo dużo pieniędzy i nie musiałby się przejmować jakimiś wydatkami na podróż. A poza tym siedzi po prostu tam gdzieś na tym zadupiu, nie? Kurwa, nic tam nie ma, gdzie tam pójść, z kim się spotkać, nic, nie? Żyje tam po prostu 30 lat, nigdy nigdzie nie jeździł i wreszcie ja go gdzieś wyciągam. No przecież on nawet mieszka 130 kilometrów od morza i on w ogóle nie był nigdy tak nad morzem na wakacjach. A to nie jest Nie. tak, że Marek, przepraszam, że ja się wtrącam, że Marek musi zadbać o gospodarstwo, bo tam rodzice nie Ej, a... domagają. No, w pewnym sensie tak, ale oni nie mają pola, krów, koni, że musi uprawiać pole, tam zbierać zboże, tylko jakiś tam, no co on tam ma? On sobie tam może posadzić jakiś bób, czy tam pszczoły ma, czy jakiś tam pietruszka, marchewka, może to sadzić nie musi. Przecież to, co on pokazywał ostatnio na tym live'ie, to uprawianie tego bobu, nie? Pielenie. To ja wiem, czy to się opłaca, przecież to jest takie czasochłonne, potem się to tak długo zbiera, ten bób, czy to nie lepiej kupić w sklepie coś takiego? Czy to tak naprawdę faktycznie, bo rozumiem tam pietruszka, czy piorek, jakieś takie rzeczy, nie? Żeby mieć do obiadu coś tam sobie posadzić, żeby coś tam urosło, nie wiem, jakieś, nie wiem, co tam się sadzi, marchewka, jakieś tam ziemniaki, to już one rosną na takim dużym polu, nie? Jakieś owocowe drzewa, coś, ale taki bób, to już jest trudna sprawa, nie? Przecież sobie można kupić Ale za to chodzi 10 o transakcję. złotych. Można sobie. O co? O satysfakcję. No może tak, ale wiesz, można kupić za 10 zł albo w sezonie letnim za 5 zł kilogram bobu. A wiesz, ile Musisz się sprzedać trzeba za na siedem. a wiesz, ile się trzeba napracować, żeby taki kilogram bobu zebrać z krzaczków? No to w sumie. Pan ma taką dużą farmę tego, czy jak? Nie, on sobie tam, on w ogrodzie tylko uprawia, tam A, rodzice bo ja myślałem, pomagają że on ma takie rodzicom. całe pole. Nie, no skąd? Mi się wydaje, że takiego bobu już nie nabędziemy, bo jego bób jest znany w internecie to. Nie, no ja nie wiem, ale mówię tylko, że Bób z tobą. on mieszka 130 kilometrów od morza, a był najwyżej tam, najwyżej gdzieś tam pod namiotem ze z jakimiś znajomymi na dzień, dwa, a tak to nigdy nie był w ogóle latem nad morzem. A to po prostu jest fajnie sobie tak pojechać i tam spędzić trochę czasu, nie? Ale znam też osoby, które mieszkają też bardzo blisko morza i były tylko raz nad morzem, a więcej razy za granicą, no bo jakby nie patrzeć, jest taniej. No tak, no. Ale tam dużo ludzi mieszka na wybrzeżu i nawet nie jeździ tam, no i. No i chodzi o to, że mam trudną sytuację, no bo Marek się nie odzywa. I no i ja nie wiem w ogóle, co on planuje, nie? Ja kompletnie nic nie wiem, co on w końcu. Co on knuje. A tutaj trzeba się zdecydować na tą rezerwację tych pokoi, bo potem w ostatnim momencie to teraz jeszcze można, a bo jeszcze jest 2 tygodnie do tego terminu, kiedy on ma urlop i tydzień do mojego wyjazdu, a potem
to już w ogóle się nie. Przecież dzień przed przyjazdem to nie ma szans, nie? A jeszcze tydzień, dwa to tak, to się znajdzie jeszcze coś wolnego, bo ludzie rezygnują. Takie miejsca dalej od morza, tam we Władysławowie, to Władysławowo to jest taka miejscowość, że ona się ciągnie 5 kilometrów wzdłuż plaży praktycznie i 5 kilometrów co najmniej w głąb lądu, więc tam jest 25 kilometrów kwadratowych miasta i tam jest masa tych pensjonatów. I te, które są daleko od plaży, czyli tam 4-5 kilometrów, nie, to one są wolne, bo tam emeryci tam nie chcą mieszkać, bo nie dojdą na plażę i rodziny z dziećmi też nie chcą, bo też nie dojdą. W związku z czym tam dalej to mieszkają studenci, młodzież, nie. No to na przykład ja mogę, tam gdzie ja zawsze mieszkałam, to właśnie to jest jakieś 4 kilometry od plaży. No bo się jeździ albo hulajnogą elektryczną, albo się po prostu idzie na nogach, nie? Halo? Słychać się, kontynuuj, Alu. No, bo wiecie, że ja lubię tu chodzić po tych skałkach Twardowskiego sobie na spacery? No to ja tak potrzebuję sobie przejść 5 kilometrów, nie? Żeby mieć taką po prostu przechadzkę. Łażę sobie tam... Ćwiczę sobie wypowiedzi na live'y, coś tam sobie nagrywam, gadam przez telefon, no i sobie tam 5 kilometrów łażę po tych wertepach. No to jak mam nad morzem, jak jestem nad morzem i trzeba przejść w jedną stronę te 4 kilometry, to w jedną stronę się idzie, a potem z powrotem z plaży to sobie można wrócić hulajnogą elektryczną, no i przynajmniej ta dawka ruchu jest zaliczona, nie? Plus pływanie na plaży, jakieś tam ruszanie i człowiek jest cały czas jakiś tam w ruchu, nie? A jakby było to mieszkanie 100 metrów od plaży, no to kurde by człowiek nigdzie nie chodził, tylko by tam leżał na tej plaży, nie? No i do czego zmierzam, że będą wolne miejsca. No nie wiem, ja zrobię w ogóle tak, że ja po prostu zarezerwuję ten nocleg, nie? Na te 2 tygodnie dla Marka. Ale jak on nie przyjedzie, to będę miała problem, bo będę musiała to zapłacić. Dzień dobry. Tylko mi się wydaje, że on przyjedzie, bo on mi wysłał 500 zł właśnie na zaliczkę na ten nocleg. No to... Chyba zrobię tak, że go zwabię, powiem, że tam będzie tanio. Że te 500, co dał, to wystarczy. A jak już przyjedzie, to się na miejscu okaże, że trzeba wydać 2000. Ale może, ale wtedy go... Bo na pewno już ktoś mu powie. Ale wtedy go stamtąd nie wypuszczę, nie? Powiem mu przyjedź na jeden dzień, kurde, przyjedź, dobra, spoko, nie? Na 3 dni, nie? A jak przyjedzie, to go tam przywiążę do kaloryfera. Będę mu kazała zapłacić za pobyt i go nie wypuszczę. Albo to jest plan A. Plan B to jest taki, że jak będę, on powie, że nie przyjedzie, wypierdalaj, spierdalaj, nie? Tak jak ma to w zwyczaju do mnie mówi. No to wtedy będę musiała kogoś namówić, żeby do mnie tam dojechał po prostu, nie wiem. Już się pytałam Buziaczka, naszego administratora na Discordzie. No właśnie, może Buziaczek by wpadł do pani. Ale on... Buziaczek by przyjechał, ale on nie chce być planem B. On nie chce być, że tam Marek nie przyjechał, to że on przyjedzie, nie? On by chciał być planem A, nie? No to może więc... pani Elu trzeba pomyśleć nad planem A. Zmianą więc... planu A. No, więc on nie chce być, że zastępstwo, nie, że jak ten tamten nie wypali, to że on jedzie, nie, tylko on by chciał jakby od razu, nie. Tak mi się wydaje, no to jest kwestia ambicjonalna, nie. Ale no to po prostu będę musiała kogoś namówić, żeby do mnie dojechał, tak czy inaczej. No, a w trzeciej kolejności, no to najwyżej będę musiała zapłacić to sama, nie.
A w czwartej kolejności, czwarte rozwiązanie to jest takie, że można uciec po prostu z tego pensjonatu i nie płacić nic, nie? Ja bym z tobą uciekł. Powiem po prostu, nie wiem, wezmę tam na litość tych gospodarzy, powiem, że facet mi obiecał, że przyjedzie, mu, że mnie kocha, że za wszystko zapłaci i nie chce teraz przyjechać. No i co ja mam robić, nie? Może się nade mną zlitują i nie będą mi kazali płacić za to, nie? Bo wiadomo, że faceci to są skurwysyny i obiecują, nie? Gruszki na wierzbie, a potem gówno, nie ma nic, nie? Tak, Bo tam pani jest. Elu, to są najgorsze skurwysyny, skurczybyki i do tego kłamcy i No, manipulatorzy. ale kobiety też są, bywają nieciekawe, różne jakieś dziwki i tak dalej, nie? Zdradzają mężów. No, ale w każdym razie, nie, no to jak Marek nie przyjedzie od dnia, bo tam jest tak, że to trzeba w dniu przyjazdu zapłacić wszystko, nie? No więc jak się okaże, że go nie ma, to ja powiem, no zacznę płakać, nie? Cebulę sobie tam do oczu wcisnę, nie? I będę miał przyjechać, mówił, że mnie kocha, ale go nie ma. No i kurde, no i nie zapłacę im, no przecież nie będę kurwa płacić za pokój, jak nie skorzystam z niego, nie? Najwyżej mnie po prostu wywalą stamtąd. Idealny pomysł. No przecież na siłę mi pieniędzy nie wydrą. Chyba, że zadzwonią po policję. No nie, bo to jest tam, wpłacasz zaliczkę, nie? I w połowę hajsu wpłacasz przed przyjazdem. W najgorszym wypadku. Czasami mniej płacisz. I resztę pieniędzy przeważnie w dniu przyjazdu. A jeżeli znasz właścicieli pensjonatu, to czasami oni też praktykują, że możesz zapłacić pod koniec pobytu po prostu, nie? Ale jak ciebie nie znają, no to oni chcą od razu wziąć z góry. No to jeżeli ludzie nie dojechali, nie, no to wtedy powiesz, no sorry, no kurde, nie ma. Tych osób, które miały mieszkać, nie ma, nie? Tylko, że oni wtedy, jeżeli ja będę miała w tym samym miejscu drugi pokój z córeczką, w którym chcę mieszkać, to mnie też wywalą. No nie wiem, no co mam wam powiedzieć? Nie wiem, jest trudna sytuacja, jest trudna sprawa. Ale no już sobie tam jakieś warianty przemyślałam. No, mam trochę lepszy humor. Byłam u kolegi ten komputer, żeby mi tam oprogramował. No i tam sobie wypiłam, co on tam miał? Jakieś takie brandy z Coca-Colą, cytryną i lodem. Dlatego mam taki dobry humor. I takiego mam fajnego kolegę informatyka, to kazałam mu po siebie przyjechać, żebym mogła sobie tam się napić jakiegoś alkoholu u niego i kazałam mu się potem odwieźć jeszcze. I jeszcze mi oprogramuje komputer. No to fajnie, nie? Słychać mnie czy nie? Tak, Ela, słychać się. Tak. No, no i tyle, no, no i tak to wszystko wygląda. Najważniejsze, że mam ten bilet na ten francowaty pociąg. Co ty powiedział? A jeszcze chciałam wam powiedzieć taką sprawę. Przepraszam, że tak dużo gadam. Ja w ogóle mam na ten wyjazd, wiecie, ile pieniędzy? Ile? 5 złotych. Dwie 3 dychy? złote? 1000 złotych mam tylko, 1000 złotych mam. Ojen. A skąd te pieniądze? I planuję zostać do końca sierpnia za ten hajs. I ja zawsze tak wyjeżdżam. Słuchajcie, ja zawsze tak jadę na wakacje, że tam mam parę stówek, 0,5 tysiąca, 1000 złotych, więcej nigdy nie mam, nie? Później mama daj i tacie daj. Nie, nie, ja nikogo nie proszę, tylko mi tam po prostu różne osoby przysyłają, bo jest im mnie żal, nie?
że ja wyjechałam bez pieniędzy i się martwią, że na przykład nie mogę sobie kupić w restauracji smażonej ryby, czy tam, nie wiem, zapłacić za autobus, nie? Jeżdżę na gapę, boją się, a może kradnę w sklepach, nie? Bo jestem głodna, no cholera wie, co ja tam robię. No i mi wtedy przysyłają, bo nie chcę wrócić. Wyjeżdżam i nie chcę wrócić. Słuchajcie mnie? To może zrobimy jakąś zrzutkę na urodzinki. Znaczy nie na urodzinki, tylko na wyjazd, przepraszam bardzo. Nie, bo nie, nie, mi dlatego, szkoda że ja... pani. Nie, nie, nie trzeba, dlatego że ja... Ja nigdy żadnych nie robię zrzutek. Ja tylko zbieram na rozwój kanału i firmy, na jakiś tam zakup drona, sprzętu, a na żadne prywatne sprawy nie zbieram. Jak będę miała raka, to nie będę zbierać, tylko umrę sobie na raka i mam w dupie. Także na żadne sprawy prywatne nie zbieram. Więc się nic nie martwcie, bo macie jakieś pieniądze, to sami jedźcie na nie na wakacje. Bo ja uważam, że to jest straszna wiocha, żeby tam od ludzi sępić, którzy sami nigdzie nie jadą, żeby ci coś dali. Ja mówię tylko, jaki ja mam system wyjazdowy, nie? Że mam tam 800 zł i kurde, jadę sobie w Polskę, nie? No i po prostu oszczędzam tam potem, gdzie jadę. Natomiast ludzie z mojego środowiska wiedzą, że ja po prostu mam mało pieniędzy, więc tam zawsze jakoś mnie wspierają, nie? Czy nawet tam, gdzie mieszkam, w tych pensjonatach, to wiedzą, że mam mało pieniędzy, to czasem można zostać taniej, dłużej, różne po prostu warunki. Natomiast to nie jest, to jest taki model zachowania. Ja tak po prostu pierwszy raz to tak zrobiłam, jak miałam tam 15 lat albo 16 po prostu. Nakłamałam rodzicom, że jadę na jakiś obóz harcerski i pojechałam sobie z kuzynką autostopem przez całe wybrzeże od Helu aż po Świnoujście, po tych wszystkich miejscowościach. Codziennie nocowałyśmy w innej miejscowości. Miałyśmy taki plan, nie? No i tam nie miałyśmy w ogóle pieniędzy na tym wyjeździe, no to tam to na kempingu to ktoś nas tam poczęstował jakimś jedzeniem, tu nam ktoś z rodziny coś przysłał, autostopem jeździłyśmy i potrafiłyśmy 2 miesiące nad tym morzem siedzieć, nie mając w ogóle kasy. Bo ja po prostu nie chciałam wrócić do domu, więc no chcąc, nie chcąc tam rodzice mi wysyłali jakieś pieniądze. Miałam taką to były lata 80. Słuchaj, nie, bo tak się tylko upewniam, bo się czasem nie, to rozmięczę. Tak, no, to były lata, gra, spokojnie mów. To były lata 80 albo 90 i miałam taką książeczkę oszczędnościową. Nie było tych kont takich bankowych, kart bankomatowych. Miałam taką książeczkę na taką pocztową. To była taka książeczka papierowa. Oni tam wbijali pieczątki. No i mi tam rodzice wysyłali na tą książeczkę, nie? Na poczcie mi wysyłali jakieś pieniądze, ja szłam na pocztę. Jak szybko rozpierdoliłaś te pieniądze? I sobie pobierałam, ale oni mi jakieś małe kwoty wysyłali, no, na wakacje, nie? A ja miałam taką kuzynkę w moim... No na dzisiejsze pieniądze to mi tak wysyłali po 300, po 400 zł, tak na parę dni, nie? Na tydzień czy tam coś. Nie miałam dużo. No i ja miałam kuzynkę taką imprezowiczkę. I myśmy po prostu autostopem po tych wszystkich miejscowościach. Ja wszystkie miejscowości nad Polskim Morzem, w każdej jednej byłam. I to nie w ciągu jednego roku, tylko tak jeździłam przez długi czas, tam żeśmy się szwendały. Począwszy od tych wszystkich różnych kempingów, skończywszy na jakichś takich Mielno, tam w Świnoujściu, na tych festiwalach filmowych, na Famę jeździłam tam na różne miejsca. Ale po prostu nigdzie mi się nie podobało. Najbardziej mi się właśnie tam podoba to Chłapowo, Władysławowo, Półwysep Helski, jeszcze ewentualnie Jastrzębia Góra. Rozewie, Jastrzębia Góra. Lubię tę część.
Ela, a może jedź na niemiecką stronę Bałtyku, tam nie ma takich tłumów. O nie, 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 ja muszę być w Polsce. Dlaczego? I tak ci ludzie wpłacą na życie. Ale kto mi wpłaci? Ci, którzy sponsorują ci wakacje w Polsce. No nie, bo ja będę dostawać pieniądze z Google Ireland, z odsłon filmów, cały czas na konto. Może się uda zrobić jakieś live'y, może coś tam sobie zarobię, ludzie zamawiają u mnie różne filmy z życzeniami, jakieś zdjęcia, więc ja cały czas fanboxy będę sprzedawać, wezmę ze sobą, teraz będę miała w tym tygodniu wydruk, także tam mi kapnie trochę kasy. Nie, ja do Niemiec nie pojadę. Nie, nie, to w ogóle ja w Niemczech wakacje, kurde, nie w życiu. Niemczech, zajebiście, panie. Ja u szwabów nie będę pływać w Bałtyku. To mnie zajebiście, kurwa. Piwko za darmo. Jak się nakradnie. Ale ja po prostu z Niemcami nie chcę mieć nic wspólnego. A czemu? Bo nie lubię ich. Bo to hitlerowcy? Adolf Hitler miał zdeformowane genitalia. Nie, ja po prostu nienawidzę tego języka. Po prostu. Pójdę sobie na plażę, a tu kurde. Hede ho! Raus, 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 raus. I od razu mi się odechce. Kurde, tam siedzenie. Ela, ale jak nie lubisz tak Niemiec i Niemców i ich języka, to pamiętaj, że oni moczą dupę w tym samym Bałtyku, w którym ty moczysz dupę, a ta woda się miecza. No wiem, wiem. No, gdzie, no wiem. No. W Niemczech to jest plaża nudystów, tam gdzie ja najczęściej lubię przesiedywać. No właśnie, tam są plaże nudystów, Ela. No, warto to przemyśleć. Ale fajnie ktoś tu powiedział, że moczą dupę, kurwa, w naszym Bałtyku i woda się miesza. No to skurwysyństwo. I Rosjanie też moczą dupę. To jest nasz Bałtyk, polski Bałtyk, Bałtyk z Międzymorza. I Rosjanie też moczą dupę w Bałtyku i to jest po prostu nie w porządku. I Szwedzi, Wikingowie, którzy nas najeżdżali, też moczą dupy w naszym Bałtyku. Ale to są potomkowie tych Wikingów, oni mają taką samą mentalność. Nie, Wikingowie już dawno zmarli. Ich ród nie istnieje. Szwedzi to oddzielne, ogólnie to nie należy nam do Wikingów już. No ale Bałtyk nie jest nasz. Ale oni się wywodzą się. Ela, ale nie chcę cię zmartwić, ale najprawdopodobniej Mieszko pierwszy zrodził się właśnie od Wikingów. Tak, właśnie tak. Pochodzi od Wikingów, jakby się wiedzieć. Pochodzi, bo ja jestem jebanym historykiem, ale jestem negastynowy. Myślałam, że jesteś krewnym Mieszka pierwszego. Nie, ale rzekomo Dagome to jest imię pochodzenia nordyckiego, a on gdzieś tam się podpisał Dagome Judex i takie są podejrzenia w tej chwili, że był właśnie... Aha, tak, tak, no czytałam też o tym, tak. No to spoko, no to cóż, no rasy, kultury, narody się mieszają, nie? Ale Wikingowie mieli fajną kartę przetarg... jak to się kurwa nazywało? Karta przetarg... jakoś kurwa. No jest te fajne, takie są filmy, seriale o tych Wikingach, nie? O, ja oglądałem, jak się wymieniali z żoną. Że oni mieli fajną kulturę i w ogóle... No bo jest ten, był taki serial, jak to się nazywało, to Marek właśnie to oglądał, o tych Wikingach. Wikingowie po prostu. Wikingowie? Tak. Nie, że to są już bardziej skomplikowana nazwa. Gwiezdne wojny. Ja mam pytanie do pani Eli, czy pani Ela jest zwolenniczką powstania Międzymorza? Nie, nie jest bardziej skomplikowana nazwa. Wikingowie po prostu faktycznie, tam gdzie Ragnar Lodbrok był i tak dalej, po prostu Wikingowie. Tak, tak, no, Wikingowie, no, to było fajne. To był sarkazm. Ale w jakim sensie jest zwolenniczką Międzymorza? Czy jest pani zwolenniczką powstania państwa Międzymorza, które składałoby się z Polski i innych państw w centralnej Europie?
No, ale kto by tam, jakie tam państwa by miały wchodzić? No Mo Niemcy, morza Rosja i Wikingi. od Adriatyku, Morza Czarnego i Bałtyku. Takie poglądy na przykład głosił słynny youtuber Kiki. A no tak. Ale nie, no to z Niemcami do żadnego państwa bym nie Bez chciała Niemców. wchodzić. Ani z Rosjanami. Nie, tam nie ma, to jest przeciwstawienie do Niemców i Rosjan, tak jak było na wojnie. Ale ja bym mu nie ufała. On chce z Niemcami i Rosją zrobić sobie wspólne plaże. Kolaborant. Ja pamiętam, jak ja byłam mała, to był taki serial w telewizji jeszcze takiej komunistycznej, Gniewko syn rybaka na podstawie książki. Już nie pamiętam, jaki to jest autor. I no i cały czas było właśnie o tym, jak Niemcy nam ten dostęp do morza cały czas blokowali. Że były okresy, że całkowicie chcieli odciąć nam dostęp do morza, nie? Ale jakby nie Wszystko chcieli. patrzeć, to my sami sobie, żeśmy sobie zablokowali dostęp do morza. Patrzmy, Konrad Wielki, tak? To on wprowadził Krzyżaków? Czy Mazowiecki? Mazowiecki, On to Konrad. zrobił przez przypadek, on nie wiedział. No, ale no, przez przypadek. Głupi i zachłanny, tak powiem. Na Węgrzech się z nimi rozprawili. Ale Chyba nie, tam ale drobny inna fakt. sprawa. Ale przypomnij, ale to znaczy, co się wydarzyło, bo ja nie pamiętam z historii. Prowadził Krzyżaków, żeby bronić go przed najazdami pogan z okolic Litwy i Prus. I wtedy oni podbili te tereny i był problem, bo się przeciwstawili Polakom. Aha, Krzyżacy. No tak. Ja w ogóle byłam z rodzicami w Malborku. Sobie tam oglądaliśmy. Muszę tam zabrać córeczkę. No bo po prostu tam są takie różne. Pamiętam. Normalnie pamiętam jak dziś, a to byłam, nie wiem, ze 30 lat temu, nie? Czy może ze 35 lat temu na tej wycieczce, albo nawet 40 lat temu. I oni mieli coś takiego w tym Malborku mają, w tym krzyżackim zamku, jak się właśnie jedzie tam do Trójmiasta. To mieli coś takiego, że była jak gdyby taka ubikacja, czyli wchodzisz do takiego pomieszczenia i tam była taka dziura, siada się, no i toaleta, nie? A to tak naprawdę była zapadnia, żeby się pozbyć jakiegoś delikwenta. No i on się pytał, że tam właśnie chce i się właśnie, jak to powiedzieć, wyślizgać czy Wypracować. tam coś, nie? A oni Wypróżnić. mówili, że proszę to tu, nie? I to mieli, bo tam w tych zamkach takich słowiańskich, no to różnie to było rozwiązywane, bo albo mieli właśnie jakieś takie dziury, albo gdzieś tam jakiś wiader, to wszystko, bo nie było jeszcze tej kanalizacji, no nie? A tamci mieli takie, po prostu to wszystko było jakoś tam odprowadzone. No i szedł sobie taki koleś, siadał sobie na tym, nie? No i zadowolony tam załatwia swoje sprawy, a to się zapada, no i on tam, no i leci gdzieś tam, Nie kurde, i się zabija, nie? no, nam Niech opowiadali, że żyje Imperium Faszyńskie. nie no, nam No jebać i to się, że oni tam strali przez okno normalnie. To oni może sami, no to tak, ale mieli dla takich, których chcieli zamordować, no to tam po prostu wysyłali. Ale nie, bo tam właśnie Niemcy, akurat z tego co wiem, też tam z innych okresów, jak oglądałam takie filmy dokumentalne, to oni właśnie takie mieli te systemy takie kanalizacyjne jakoś tam rozwiązane w tych zamkach, ciebie. Że Tak. mieli jakieś takie Strali do toalety po nocników. Do fosy strali. A gdzie mieli? Nie, właśnie nie do nocników, właśnie mieli jakieś takie dziury Do gdzieś tam fosy. porobione. Do fosy strali. Przez okno prosto. Nie, ale mieli, Fosy. bo ten luter cały, jak byłam na filmie o nim, no to było właśnie powiedziane, że on gdzieś tam w wieży był jakiś taki kibelek na piętrze i tam się srało.
I to leciało gdzieś było okno. Przez dziurę i to gdzieś leciało do rzeki czy do kanału. Dziura to też było okno. Ja tak szczegółowo nie wiem, no. W każdym razie. Ja tylko chciałam powiedzieć, że muszę z córką. Natomiast byłam też na takiej wycieczce szkolnej mojej córki tutaj na Wawelu rok temu. I oni mieli takiego historyka, co oprowadzał, no nie? Takiego przewodnika. No i byłam bardzo pod wrażeniem, bo ja tak chodziłam po tych komnatach zawsze we własnym zakresie, bez żadnego przewodnika, no nie? Słuchajcie, nie? No i tam po prostu ta przewodniczka opowiadała takie ciekawe rzeczy, z których wynikało, że ci królowie polscy tutaj na Wawelu to mieli wszystko bardzo tak rozwiązane na najwyższym poziomie, muszę wam powiedzieć. Ela, a wiedziałaś, że teraz wejście do zimnego Leszka jest płatne na Wawelu? Ale jakiego zimnego Leszka? No, zimnego Leszka Kaczyńskiego. Aha, do grobu? Nie jest. No nie, bo tam wejście tak. Do grobów jest płatne, tak. Tak tam się po prostu no, płaci, ale nie bo było tam jest płatne. Muzeum. Przyjechałam specjalnie do Krakowa. Chciałam tam wejść i chcieli pieniędzy, no to ja nie mam pieniędzy. Ale zawsze się płaciło, bo tam są groby królów polskich i różnych bohaterów, jest serce Kościuszki i tam zawsze to było płatne. Ja jak byłam kilka lat temu, to było płatne już, także... Jak nie ma pieniędzy, to w naturze. Ale ile kosztował ten bilet? Nie chcieli w naturze, nie wiem, nie pytałam. Jak powiedzieli, że mam płacić, to sobie poszłam. Nie, no tam jest chyba kwestia tam 10, 15, 20 zł góra. Ale to nie ma znaczenia, nie będę płacić za zimnego Leszka. No tak, ale tam, wiesz to, bo to jest po prostu muzeum. I to zawsze było płatne, bo tam są groby królów polskich, tam są groby różnych bohaterów. Oni tam jakieś kwiaty dają, jakieś świece, to jakoś utrzymują. A Urząd Miasta Krakowa tego nie finansuje, bo nie ma środków, więc Wawel... W grobie Kaczyńskiego stoi ochrona, za nią trzeba też zapłacić. Nie, no nie wiem, jak to się odbywa, ale w każdym razie tak samo jak chcesz tam zwiedzić Wawel, to też musisz zapłacić, bo wszystko, co jest na Wawelu, to jest traktowane jako muzeum, nie? Więc jak chcesz iść do komnat, no to płacisz. Jak chcesz oglądać groby króli, no to płacisz. Ale niedużo, to są jakieś tam opłaty takie symboliczne, nie? A jak sobie chcesz tam pochodzić po zamku, po dziedzińcu, to jest bezpłatne, bo to jest jakby na zewnątrz, nie? Tylko, że tam przedtem było do 16 czynne, a teraz chyba dłużej i potem zamykają bramy i już nie wejdzie się tam na zamek. Po 19 na pewno się już nie wejdzie. No po prostu tym zarządza Urząd Miasta Krakowa i oni nie są w stanie, no popatrzcie w ten sposób, że ta masa, setki turystów to zwiedza, prawda, tygodniowo, może nawet tysiące, no to przecież miasto, co my mamy płacić pieniądze za to, że tam będą obsługiwać tych Niemców, Żydów, Rosjan, Francuzów, Anglików, każdy chce oglądać, no nie? No ale tam ktoś musi tego pilnować, żeby tego nie zdewastowano, zniszczono. No to co, to ma iść z pieniędzy mieszkańców Krakowa, czy kogo? No tak, tak jak miesięcznice smoleńskie w Warszawie idą z naszych podatków, no to czemu tam nie można wejść za darmo? Czy jak jakiś turysta coś zdewastuje, to on i tak za to zapłaci, to Polaków nie interesuje, on ma za to zapłacić to... No nie, no ale to jest, przecież nie będziemy jak turystów jakiś sprawy. Przecież nie będziemy turystów z całego świata obsługiwać za nasze pieniądze, no to niech kupują bilety, jak sobie chcą oglądać globy polskich króli i koniec, nie? No ale równocześnie... Ale ja jestem turystką z Polski. No ale akurat nie ma... Jest jakiś taki przepis,
że no nie ma czegoś takiego, że w danym kraju jest na przykład muzeum, że obywatele danego kraju są zwolnieni z opłat, a obcokrajowcy muszą płacić, bo to by było znowu też jakieś niesprawiedliwe, no więc niestety wszyscy muszą ponosić te koszty. Chyba, że są jakieś wycieczki, jakieś grupy, no to mają tam jakieś rabaty, nie? No. Ale skoro w Warszawie co miesiąc 10 odbywa się miesięcznica smoleńska z podatków wszystkich obywateli Polski, to dlaczego nie można pójść bezpłatnie na grób Lecha? Słuchaj, ale wiesz co, coś ci powiem. No bo ty jesteś ewidentnie hejterką, no bo wiesz co, ja się zajmuję blogerstwem. Ale nie jestem hejterką, po prostu mnie to zastanawia. Mogę powiedzieć, ja prowadzę działalność gospodarczą, żyję sobie w Krakowie. Mamy hejtera. Ja nie ustalam tych przepisów, no to jak masz jakieś pretensje, to gdzieś napisz do jakiejś odpowiedniej instytucji, no. Ty myślisz, że ja mam jakąś możliwość tutaj zmiany tych zasad, jutro pójdę i załatwię, że to będzie bezpłatne? No, w ogóle nie rozumiem, dlaczego nie, się nie oczekuję tego. Nie oczekuję no nie, tak mówisz, jakbyś oczekiwała, no. To nie, jest nie, po prostu się zastanawiam. To co, ja mam wziąć czarodziejską różdżkę i odczarować to jutro? Co ja mam zrobić? Nie no, może wina Trzaskowskiego. Bo nie wiem, czego ode mnie konkretnie chcesz. Ja już łapię go napierdalać. To, że ja mieszkam w Krakowie, to ja jeszcze nie odpowiadam za to, co się tutaj dzieje, bo to nie, ja na to nie mam żadnego wpływu, więc nie rozumiem tego zupełnie. A powinnaś wykorzystać swoją pozycję. A więc jednak swój mamy fame. Cię. A właśnie, mamy cię tu, tak. Czyli jednak masz pretensje do mnie o to. Nie mam pretensji. Podpowiadam ci po prostu, że skoro już jest znalazł, to możesz mieć wpływ na miasto. No ale nie mogę. Ale powiedzisz głupoty, jak potuczona. Jaki wpływ na miasto, pojedyncza osoba. Słuchaj, ja nie, mogę... jakby Ela została radną, to może by coś się zmieniło. Nie, no. Słuchajcie, mogłabym jako youtuberka zrobić film no na ten temat. No kandydowała kiedyś. Posłuchajcie, mogłabym jako youtuberka zrobić film na ten temat, że na przykład te opłaty takie są i tak dalej, nie? Tylko, że ja akurat uważam, że te opłaty są słuszne, no bo przecież nie da się tych wszystkich turystów obsługiwać bezpłatnie, no. Ale ja jestem takiego samego zdania jak ty, bo akurat Kaczyński jest po prostu pochowany na terenie muzeum, no i z tego tylko wynika ten fakt, na miasto Kraków, w którym ja mieszkam, nie ma pieniędzy, żeby obsługiwać turystów z całego świata, pilnować ich i sprzątać po nich. Ale to koleżanka może nie rozumie, że skoro... Ogrzewanie im opłacać, budynek im udostępniać, no tam musi być personel, który to wszystko nadzoruje, bilety się drukuje, robi, no to co mamy? Za darmo 7,5 miliarda ludzi z całego świata obsługiwać, kto sobie będzie chciał oglądać grób Królowej Jadwigi, Królowej Polski, no to mamy im to wszystko finansować? Myślę, to nie płacą. Mi się wydaje, że skoro wywiad i spotkanie z niedoszłym prezydentem Kononem kosztuje 100 zł, to wypadałoby cokolwiek zapłacić, jak się odwiedza polskich króli. Ja nawet go nie muszę odwiedzać i mieszkam obok niego i jest to zajebiście. Zajebiście. No i tak się fajnie rozmawiało i przyczepiła się jakaś dziewczyna, no i już jest zupełnie fajnie. La Firinda normalnie. Bo to hejter. Na pewno jakaś. O nie, dlaczego La Firinda? Bez przesady. Skąd ty wiesz, że jest rozwiązła? No to Lebioda. Skąd ty wiesz, że... Że? Słuchajcie. No ale widzisz, Elżona po prostu chce sprowokować, że pierdoli kocopoły, ona nie rozumie. No. Muzeum jest płatne. No każde muzeum jest płatne, bo tam ludzie pracują, trzeba to jakoś utrzymać. Po prostu chcecie sprowokować takimi ludźmi, tylko wyłapią. Ja bym dał bana. Jak tak można? No nie do pomyślenia. Ale która to była? To nami. Frustracja. Nie frustracja. To nie była frustracja, co ty pierdolisz. Ale frustracja to jest
To przecież była, frustracja. To była chyba Isia. To jest ta dziewczyna, która mnie zaprosiła na urodziny ostatnio w internecie. Tam będzie to na filmie, więc nie frustracja. A co, teraz pani prowadzi jakiś film? Coś takiego? Bo nie wiem. Nie, nie, że film nagram na kanał. Byłam ostatnio, jedna dziewczyna z Discorda mnie zaprosiła na swoje urodziny kilka dni temu. Takie, tam były tylko 4 osoby z jej rodziny, no ja coś tam ponagrywałam i ona chyba właśnie ma nazwę na naszym Discordzie Frustracja. Dlatego, że ona wrzuciła zdjęcie nasze z Gali Fame MMA, a tylko ona ma do niego dostęp. Ale nie, nie, prawdę mówiąc nie wiem właśnie, nie, bo ja te zdjęcia z Gali też dawałam gdzieś, to nie wiem. Słuchajcie, no, no i cóż jeszcze? To co, będziemy chyba i spać, nie? Ela, a mówiłaś, co robiłaś tam na tym rynku krakowskim? Ale spać? To jest młoda noc, jeszcze siedzimy. Sen jest dla nie, no byłam najpierw w rynku, tam sobie chodziłam po knajpkach różnych i byłam jeszcze u kolegi w sprawie oprogramowania komputera, no i teraz wróciłam. A fajny ten kolega chociaż? Tak, tak, no pisałam w internecie, pisałam na Discordzie, że fajny. A, to ten... A zainteresowany jest panią? No, chyba tak. Ale no nie, nie, ale nie, nie, nic tutaj, nic z nim nie kombinowałam na razie. A szkoda. To może czas na zmiany? To znaczy, jak on by chciał, żeby się nie zajmować tylko moim komputerem, ale też mną, jak ja bym chciała, to on by to by się na pewno zgodził. No tylko, że ja nie jestem przekonana, czy ja chcę, nie? Także póki co zostawiłam mu komputer na 2 dni, żeby mi tam coś porobił. A ile ma lat? 37. A to młodziak. No, 38 właściwie. Myślę, że tak okej. Ostatnio czytałam. Ostatnio czytałam, że mózg mężczyzny dojrzewa w wieku 40 lat, 42 lat. Potwierdzam. Czy tam 43, że uzyskuje pewną dojrzałość w sensie, że jest w stanie jakieś różne procesy poznawcze tam zachodzą, jakieś osobowości i tak dalej, że po prostu jest w pełni rozwinięty mózg mężczyzny, czyli wiek 42-43 lata, natomiast mózg kobiety w wieku 32, czyli 10 lat wcześniej kobiety są bardziej emocjonalnie dojrzałe. Czyli jeżeli Marek ma 32 lata teraz, nie, to on dopiero za 10 lat się stanie takim odpowiedzialnym facetem. O ile mu nie odbije jeszcze bardziej. I chce pani tyle czekać? 10 lat, aż dojrzeje? No i on za 10 lat może zrozumie, że jak go kobieta prosi, żeby był jej menadżerem jako youtuberki, to powinien stać po stronie jej interesów, a nie sabotować jej pracę, nie? No i to dopiero mężczyzna ogarnia, jak ma przynajmniej 42 lata. Bardziej to by pewnie on się zajął czymś innym niż takim czymś. Choć sam nie wiem. Także brać sobie takiego chłopaka, kochanka 20-paroletniego, no to w ogóle do dupy. Dokładnie, też tak myślę. Ja takich nie biorę, ja tylko biorę 400-latków. A kto to powiedział? Ja wolę 13-latków, o wiele lepsze, świeże mięsko. Ej, nie, bo to jest nielegalne, ej. Powyżej 15. Nie, mnie to nie obchodzi. Z bokfu. Ale powiem wam, że zadzwoniłam do tego Janysa w sobotę,
bo on mi przysłał po prostu, najpierw z nim rozmawiałam przez telefon i próbowałam od niego wydusić informacje, co się stało, że Marek się tak jakoś dziwnie na tym live'ie zachowywał i w ogóle. No i wtedy, no bo dało mi do myślenia, co ten Janys przez telefon na live'ie mówił, że Marek specjalnie mi pisze spierdalaj na live'ie, że specjalnie, ale że to nic nie znaczy, że to jest specjalnie, ale że to nic nie znaczy. No i ja tak, kurde, nie, ja tego nie rozumiałam, o co chodzi, nie? No więc zaczęłam się nad tym zastanawiać i w sobotę zadzwoniłam do Janysa na WhatsApp, nie? Zaczęłam się go pytać. I ja przeważnie z nim tak długo rozmawiam, po pół godziny czasami nawet. No i on w końcu po 10 minutach rozmowy mi powiedział, że Marek mu napisał, że napisał mu dużo wcześniej przed live'em, że on mi będzie pisał na live'ie spierdalaj. Ja wtedy o nie miałam, nie? I zaczęłam się go o to pytać szczegółowo, no i on mi tam zaczął tłumaczyć, ale ja tego dalej nie rozumiałam. I powiedziałam mu, słuchaj, przyślij mi, gdzie on ci to pisał, przyślij mi screen z tego. On mówi, że na Messengerze mu pisał. Mówię, no to przyślij mi proszę ci ten screen. No i Janys mówi, no dobra, to ci przyślę, ale nie pokażesz tego nikomu. Ja mówię, że nie. No i przysłał mi i tam było napisane o 14:00, że, bo to był fragment tylko tej rozmowy, że Marek będzie wiemy, mi dokuczał. Pokazałaś screena. No, że będzie mi dokuczał. Jedni wiedzą, inni nie, więc dlatego tak mam zwyczaj pewne rzeczy powtarzać. No i że będzie mi pisał spierdalaj. Janys tam się zaczął pytać, no to jak to będziesz sabotował live? A Marek napisał, nie, no tylko tam w pewnym momencie jej napiszę i tyle. I coś tam Janys, jeszcze jakieś były dwie wypowiedzi dalej, albo trzy. I on to usunął po prostu, żebym nie widziała, co on tam mu odpowiedział. Ale wynikało z tego, że go podpuszczał. A fajnie, dobrze, tam dojedź ją. Będzie dym, super, super, Mareczku, fajnie. No bo to wynikało z tych, dawał takie te emotki z takimi uśmieszkami ze szczerzącymi się zębami. No i to było o 14:00, więc Marek o 14:00 sobie wyszedł z pracy. Nie było żadnej informacji ode mnie na Messengerze, a on jest przyzwyczajony, że ja się często co godzinę, co dwie tam coś mu piszę od rana, jak się obudzę. Ale nie zawsze, bo ja czasami nie mam czasu, gdzieś jadę, coś załatwiam, idę do sądu na jakieś przesłuchanie czy cokolwiek, na zdjęcia i wtedy nie mogę pisać, nie? Sądu? To on wtedy uważa, że ja śpię na przykład, nie? Że ja nie piszę, bo ja śpię. No to stwierdził, że się nie odzywałam pół dnia, no to pewnie śpię, a ja byłam w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych parę godzin wtedy. I wtedy sobie zaplanował, że będzie mi tam sabotował tego live'a, nie? No i kurde. Aha, no i ja powiedziałam temu Janysowi, że ja tego nie pokażę, ale potem sobie to przemyślałam i myślę sobie, o kurwa mać. Czyli to było zaplanowane, bo Marek mi wmawiał, że on się zdenerwował, bo ja mu napisałam tam jakąś niemiłą wiadomość na Messengerze, że na temat PayPala, że mam zablokowany. I zaczął mi wmawiać, takie poczucie winy we mnie próbował po prostu zrobić, że niby on mi napisał spierdalaj, bo ja sobie na to zasłużyłam, bo ja, że ja go niby sprowokowałam swoimi wiadomościami, że byłam podenerwowana i on się zdenerwował, no to mi tak napisał, nie? I ja się zaczęłam winić, myślę sobie, tak, no faktycznie, mogłam mu tak nie pisać, zdenerwował się. Po prostu takie poczucie winy we mnie stworzył, że to jest moja wina, że on mi tak napisał, że ja sobie po prostu na to zasłużyłam, nie? I ja sobie to dałam wmówić. A potem jak mi na drugi dzień Janys powiedział, że to on sobie to zaplanował 8 godzin wcześniej co najmniej, że on tak zrobi, bo już wtedy pisał, to myślę sobie, o kurwa mać. To we mnie tworzył poczucie winy, że ja sobie na to zasłużyłam, że to ja wszystko wywołałam, że to ja jestem taką świnią agresywną, że ja po prostu zaczepiam
I on biedny stracił panowanie nad sobą, nie? I cały czas mi to Marek po prostu wtłaczał do głowy. Czyli jaka perfidia, prawda? Jakie tak, straszne on tobą manipuluje, Alu. Jakie straszne zakłamanie, nie? Ja się czułam winna, że ja źle postąpiłam. A ty teraz czekasz na wakacje z nim. Już go miałam przepraszać, że ja byłam niemiła dla niego, nie? Na tym live'ie. A potem, a wtedy Janys się wygadał i pokazał mi screen, że to było zaplanowane tego samego dnia o 14, a live był, się zaczął o 10, po 10 wieczór, nie? I Marek mi wmawiał, że ja o 23 go czymś sprowokowałam, że to przeze mnie. On sobie to zaplanował po prostu w południe, że mi rozjebie tego live'a. Ale Elu, to wystarczy posłuchać tych głosówek, na których oni są nagrani. Przecież to słychać, że obydwoje mają cię w dupie i cię poniżają i na ciebie plują. I to jest straszne. Tak, Elu. Ostatnio była taka sytuacja, że ktoś zapytał Marka, czy on ciebie kocha, a on powiedział, że jak on może kochać taką osobę, która w ogóle nie potrafi zarządzać pieniędzmi, iż w ogóle jesteś jakimś biedakiem. Powiedział też, że żeby z tobą spać, to musi się napić, bo nie może się na ciebie patrzeć na przykład. Pani Elu, kochana, ma pani znowu przegłos. No tak, ale ja zauważyłam, że on też różne rzeczy mówi po prostu na pokaz, nie? Ale Elu, to wiesz, że to wygląda tak, jakby on ciebie przed ludźmi nie szanował. Naprawdę chcesz sobie na to pozwolić? Bo tak jest naprawdę akurat. Ja się trochę znam na ludziach. To znaczy ja zauważyłam, że on takie różne rzeczy mówi na pokaz, nie? A jak jesteśmy sami, to mi mówi coś zupełnie innego. Ale czyli... przecież w wiadomościach też ci pisał, spierdalaj. Elu, a to coś zmienia? Tylko, że on na przykład robił tak, że pisał mi jakieś miłe rzeczy, nie? A nad ranem, jak myślał, że ja śpię, to pisał mi jakieś takie chamskie różne, robił sobie screeny i wrzucał na te hejterskie grupy, żeby pokazać, że on tak po prostu mnie traktuje z buta, nie? A że ja ale jestem to jest jakąś... normalne? A że ja jestem jakąś psychopatką, kretynką i że pomimo, że on mi tak traktuje mnie jakiś taki ostatni cham, że ja się do niego dalej łaszę jak pies. A on to po prostu usuwał. Tylko ja odkryłam to w ten sposób, że wiecie, że ja czasami bardzo późno chodzę spać. Więc on na przykład sobie wstawał do pracy o 5 rano, wkurwiony, że on musi tak wcześnie wstać, a że ja se śpię, nie? Robił sobie tam jakąś kawę, krzątał się po domu i nie wiedział, co zrobił. Na kacu się budził, taki wpierdolony na cały świat. Chciał się na kimś wyżyć, nie miał na kim, no to ja byłam to po prostu pod ręką, no to pisał coś tam, ty głupia suko, zajebie ci na przykład. Po czym robił tego screen, potem to usuwał i wrzucał to na serwer Przystanek Kozborowa albo do Iskarioty albo gdzieś i pokazywał, patrzcie, ja jej coś takiego napisałem, a ona mi pisze po południu na serwerze Gang Eli Gavin, że mnie kocha. No i co bo ja on mam? Szuka po klasku. Ale a ten to jest nienormalne. To jest po prostu i co nienormalne. Ja mam? I co ja mam jeszcze, jak ja jej mam powiedzieć, żeby się ode mnie odwaliła, jak ona nie chce, patrzcie się. A oni, o kurde, ale jaja, nie? On się nie szanuje w ten sposób, Elu. No, ja tam parę razy po prostu jeszcze nie spałam, nie patrzę się jakiś taki chamski wpis, nie? Coś tam, na przykład było coś takiego, ty jesteś dla mnie tylko sprzątaczką, jesteś mi tylko potrzebna do tego, żebyś mi sprzątała, jesteś, nadajesz się tylko do sprzątania, coś takiego, coś w tym stylu, nie? Że tylko do szorowania podłogi nic innego nie umiesz. I ja sobie myślę, kurwa, co on pisze, nie? Za chwilę się patrzy, nie ma tego. Zniknęło. No ale zrobiło mi się przykro, poszłam spać, nie? A potem weszłam sobie, wtedy miałam jeszcze, po prostu chciało mi się, należałam do tego serweru Przystanek Kozborowo,
i tam sobie wchodziłam raz dziennie, czy tam raz na dwa dni i sobie wpisywałam w historię wypowiedzi, wyszukaj według użytkownika, wpisywałam Marek Łangowski, Marek Eł i co on pisał, nie? I patrzy się i tam jest ten screen o tej sprzątaczce, nie? Że ja jestem dla niego, że on mnie tak traktuje jak sprzątaczkę, czy tam coś w tym stylu, nie? I ja wtedy skojarzyłam, że on mi to wysłał i zrozumiałam właśnie wtedy, że on prowadzi taką grę, nie? I chcesz mu na to pozwolić nadal? Ale to by w sumie świadczyło to wszystko, co teraz mówię, bo on sprawia takie wrażenie, jakby celowo, nie? Że on jest właściwie taki nieporadny trochę, że jest taki prostolinijny, że tak, chce, żeby go tak chronić przed złem tego świata i tak dalej, nie? A właśnie to co on zrobił, no kurwa, ja bym na coś takiego nie wpadła, żeby coś takiego komuś robić, żeby wklejać komuś jakieś chamskie wypowiedzi, kopiować to potem, usuwać i wrzucać gdzieś, żeby kogoś wyrobić w jakąś rzekomą rozmowę. No kurwa, ja bym na coś takiego nie wpadła. A to nie lepiej. To wymaga, w sumie to wymaga inteligencji, jakiegoś perspektywicznego myślenia i jakiegoś takiej psychopatii, żeby chcieć taki w ogóle prank, taką intrygę przeprowadzić, sfinalizować. Ile to jest w ogóle zachodu, nie? Trzeba sobie zadać trud, żeby taką wiadomość komuś wysłać wtedy, kiedy on śpi prawdopodobnie. Potem to, najpierw to napisać, potem to skopiować, potem to gdzieś wrzucić, w międzyczasie jeszcze to kurwa wyciąć, nie? Ile tu jest w ogóle zabiegów, nie? I wszystko tylko po to, żeby kogoś poniżyć. No ja pierdolę. Elu, on jest po prostu perfidny i się bawi twoim kosztem. I jest złym człowiekiem. Najzwyczajniej. Lepiej urwać kontakt, to jest najlepsze. I cię krzywdzi po prostu, krzywdzi cię. Tak, urwi kontakt z tą osobą, ogólnie. No mówię w tym sensie, że mogłoby się wydawać, że on jest taki, prawda, mało inteligentny momentami. Można było odnieść wrażenie. A z tego, co jak on te intrygi ciągnie, to wynika, że on jest po prostu bardzo inteligentny, nie? No tak, ale to skoro zdajesz sobie z tego sprawę, to dlaczego chcesz z nim jechać na te wakacje? Nie, no ja nie twierdzę, że chcę jechać właśnie. Teraz jak sobie zaczęłam o tym mówić, to kurwa... Nie, Elu, to nie ma sensu. A powiedz mi, Elu, co byś zrobiła, gdyby Marysia miała kiedyś w przyszłości chłopaka i to byłby właśnie taki Marek? I tak by ją traktował jak ciebie. Co byś jej poradziła? No, żeby go po prostu przepędzić na cztery wiatry. No właśnie. Ty sobie też powinnaś dać taką radę, bo on ciebie krzywdzi i ciągnie w dół. Jeszcze się z ciebie śmieje na oczach setek ludzi. Tysięcy. No tak, ale... Poniósł teraz karę taką, że nie jest już administratorem u nas. To żadna kara. I teraz ludzie go hejtują. I o ile to nie są takie bardzo chamskie wpisy, to nie ponoszą żadnych konsekwencji, ani nie jest to usuwane, ani nic, nie? Tak samo stracił administratora na moim kanale YouTube przez swoje zachowanie na dwóch kontach. I na profilu Facebooka był też z tego poziomu administratorem na moim fanklubie i sobie też tam usuwał, blokował ludzi, jak jego wyśmiewali, nie? I teraz nie ma żadnej władzy już nad tymi platformami, bo po prostu ma świadomość, że ludzie tam go krytykują. Ja tego nie kontroluję, bo nie mam czasu. Buziaczek nie ma interesu w tym, żeby go chronić, bo ma też inne sprawy. No i ludzie go po prostu tam teraz no, będą... Elu, ale to nie jest dla niego żadna kara. Mało tego, dzisiaj Janys pisał, że zakłada właśnie Markowi Discorda, że jutro poda link do niego. Także on będzie miał tam w ogóle władzę. Ela, Janys i Marek tutaj są. Poza tym, Elu, to jest tylko internet. O, kolaboranci tutaj są.
Banuj. To jest tylko internet i może najwyższy czas, żeby po prostu konsekwencje też w prawdziwym życiu poniósł tych działań. Mało tego, że zakładają tego Discorda, to mają zamiar w piątek robić głosówkę. Wtedy, kiedy no, tak. Masz live'a, nie? Janusz, ja napisał już teraz, że w piątek będzie głosówka. Tak, bo okazuje się, że Janys, on wydawał się, że on jest taki prostolinijny, a on teraz będzie się mścił. Janys to jest największe gówno, to jest po prostu abominacja człowieka. Elu, powinnaś ich zablokować i zupełnie zerwać z nimi kontakt, bo widzisz, co oni robią. Jaki Janys miał ostatnio negatywny wpływ na twój wizerunek. Masz wystarczająco swoich problemów, nie potrzebujesz jeszcze ich do tego. Znaczy to jest grupka. Ale Janys nawet mi powiedział w czasie rozmowy, że on tam Marka podpuszczał, żeby się z jakimiś dziewczynami umawiał, że mu tam jakieś adresy podawał, że oni sobie rozmawiali o jakimś właśnie. Elu, mało tego, nawet w piątek, jak siedzieliśmy na głosówce, Janys namówił Marka, żeby poszli na Kocborowo przed twoim live'em, żeby zrobić dymy, jak to powiedział. I to był pomysł Janysa. On się po prostu Marek karmi twoim nieszczęściem. W słuchach jest jasno słychać, że po prostu no tak, nie, ale takich osób jak Janys, słuchajcie, ale takich osób jak Janys to jest setki innych, tam po prostu ciągle ktoś Marka obskakuje i... Tak, ale to był twój administrator. No ale ja na to nie wiem. Czy to jest moja wina, że on tak zaczął... Nie, nie, Elu, my nie mówimy, że to jest twoja wina, tylko chcemy ci uświadomić, jaka to jest osoba i żebyś go nie dopuszczała znowu blisko do siebie, bo on ci po prostu szkodzi. Ale nie, ja się... Jakbyś go puszczała na Discorda, to on to znowu zrobi syf. Ale ja się z nim pokłóciłam, bo dla mnie te screeny to jest jednoznaczna sprawa. No, no dwulicowy skurwiel. Mam nadzieję, że taką samą decyzję podejmiesz w sprawie Marka, ale bo zasługujesz na coś lepszego. Ale ja uważam, że może dobrze, że sobie tam zrobią serwer i niech sobie tam siedzą, nie? Bo mi to trochę przeszkadza, że Marek tutaj ciągle dopisuje coś, nie? No tak, cały czas cię tam szykanuje, wiesz, te, ja gdzie tak tam babciu naprawdę pisał i tak dalej. Ale ja tak naprawdę nie chcę robił, tutaj. Dlatego, że tam na tym jego serwerze nie będzie tylu ludzi, co tutaj. Ja po prostu nie chcę tutaj za bardzo tej aktywności Marka, bo ja... Zwróćcie uwagę, że on tam się do mnie zwraca jak gdyby cały czas. Nie myśli, że ja to czytam. Ja tego nie czytam, bo mi się nie chce. Ja się do niego nigdy tutaj na serwerze nie zwracam. Najwyżej piszę o nim. No przedtem tylko go tam oznaczałam, pisałam, że go kocham, coś takiego, ale tak, żeby do niego coś pisać, to nie, nie? I to mi przeszkadza, że on tam ciągle, kurde, coś dopisuje cały dzień, więc w sumie niech idzie w pizdu na inny serwer i... No i masz rację. I ja tam nie będę wchodzić, nie będę tego czytać. Niech sobie kurwa tam robi, co chce, niech po prostu pierdolą jakieś głupoty i uwolnimy się od nich, no i koniec. Tak, tak, Elu, tak trzeba zrobić. I na pewno osoby, które cię lubią, solidarnie tam nie wejdą i nie będą siedzieli na piątkowej głosówce, no bo to jest niepoważne, że specjalnie to robią. To znaczy, jak ktoś chce, to nie wchodzi, ale nie ma sensu, żeby kopiować, co tam piszą, pokazywać, nie, bo oni będą celowo cały czas robić jakieś tam wypowiedzi kontrowersyjne, żeby to ludzie kopiowali. A ja mam to w dupie. Ja już wiem, czego się można spodziewać po Marku, samych najgorszych rzeczy. No to czym on jeszcze może mnie zaskoczyć? Ale może faktycznie po prostu sobie odpuścić te wakacje, nie? Z nim, prawda? Odpuść sobie, Elu, z nim naprawdę. Tym bardziej, że my tutaj jesteśmy dość często, jak ciebie nie ma i my naprawdę słyszymy, jakie Janys obrzydliwe rzeczy z Markiem gada i cieszą ich takie negatywne emocje. Tak, Elu, zresztą sama zauważyłaś, tak jak dzisiaj powiedziałaś na początku, że Marek cały czas zachowuje się tak samo i to się nie zmieni. On ma swoje problemy i po prostu na tobie się wyżywa i to nie ma sensu. Pojedź z Marysią, odpocznijcie sobie i zastanów się, czy nie warto po prostu już zakończyć już ten etap. No i pomyśl też o tym, że Marysia też na pewno widzi, jak ty jesteś smutna i na pewno jest jej też przykro, że mama chodzi smutna. No i
Przede wszystkim też Ela młodsza nie będziesz, czas ucieka, a marnujesz go na kogoś takiego. I to jest przykre. Na pewno możesz sobie znaleźć kogoś, kto cię będzie po prostu wspierał w tym wszystkim, bo wiesz, że masz trudną sytuację. A sama się zastanów, od kiedy tak się naprawdę zaczęło psuć właściwie. Wiadomo, zawsze tam były jakieś dramaty wokół ciebie, ale to, co się dzieje, od kiedy jest Marek, no sama się zastanów. Czyli Marek nie jest prawdziwym Polakiem, trzeba go usunąć z Polski. Kaszubianin, to nie są prawdziwi Polacy. To znaczy, tak, nie, tak. No to, Bydgoszcza, no to ty bardziej. To znaczy cały ten hejt, ta napaść tych instytucji, to wszystko, ta policja, ta opieka społeczna, te sądy rodzinne, to wszystko, to się zaczęło, jak się Marek pojawił w moim życiu. No tak, Elu, i widzisz, skąd oni mieli materiały? Skąd oni mieli zdjęcia twoje? I tak dalej. No tego hejterzy sobie sami nie wyciągnęli, on im to dostarczył. On po prostu źle na ciebie działa i no nie warto, widzisz sama przecież, to dostrzegasz to. Zresztą zobacz, co Jany wypisuje na przedpokoju teraz. I Marek. Ale wiecie co, tak się zastanawiam na taką sprawę, że Marek myśli, że mi na nim tak zależy bezwarunkowo i jemu się wydaje, że on cokolwiek by nie zrobił, to ja zawsze będę za nim i mu wybaczę i tak dalej, nie? On by się bardzo zdziwił, jakbym na przykład tak po prostu z dnia na dzień przestała się odzywać i w ogóle go udawać, że go nie ma i nie, po prostu, ale to by nawet było dobrze zrobić po prostu w taki sposób, żeby nawet o nim nic nie pisać, ani na tych live'ach nic nie mówić, ani na żadnym filmie nic nie wspominać, nie? Tak, ale powinna się od niego odciąć. I wiesz, nawet nie w formie popularności, żeby nie w formie kary dla niego, tylko przede wszystkim. Bo na przykład dajmy na to, że on się nie odzywa do mnie, nie? Co wy tydzień? A po prostu, ale się cieszę, ogląda filmy, że ja o nim cały czas coś tam gadam na tych filmach, nie? No to niby się nie odzywa, nie mogę, a on dalej jest, nie? No tak. A jakby tak po prostu na przykład nie odzywa się cały tydzień, nie? A potem sobie przesłuchuje te filmy, czy tam zagląda, nie? I się patrzy, że ja zupełnie na inne tematy się po prostu wypowiadam, ale nie jakieś tam prowokacje, że tu mnie ktoś podrywa, czy gdzieś tam idę, bo to będzie też oznaczało, że ja próbuję w nim wzbudzić zazdrość. Tylko normalnie tam sobie coś piszę, o, byłam na giełdzie kwiatowej, o, a sobie dzisiaj tutaj sprzątam, a makaron sobie ugotowałam, a byłam tam na jakimś spotkaniu dziennikarzy, a coś tam, a tu mam jakiś wywiad i nic, kompletnie zero o nim, nie? No tak, Elu, ale to nie w formie kary dla niego, czy żeby on coś zrozumiał, tylko po prostu zajmij się swoim życiem, bo przecież masz co robić. Poza tym, no to Elu, na wakacjach możesz spotkać kogoś naprawdę fajnego. Tyle ojców z dziećmi jeździ na wakacje też sami, jak się rozstali na przykład z żoną. Janusz, spotkasz kogoś fajnego tam. Najlepsza okazja właśnie to wakacje. Po co ci tam Marek? Daj sobie czas i odpocznij od tego. No też racja, a będę ciągnąć Marka ze sobą, będzie chodził tylko na burmuszony. Dokładnie, przecież sama mówiłaś, jak on ci nie chce nawet nic nosić, pomagać z tym masą i tak dalej, przecież to jest tragedia. No i pomyśl, że się do lasu nie wozi. I pomyśl, Elu, też o tym, że znając życie, on na pewno wypapla, gdzie wy macie nocleg i znowu sprawi, że hejterzy będą dzwonić i wyrzucą was gdzieś, a gdzie wy pojedziecie z Marysią? No nie warto kusić ani losu. Samochodu, ani nic, Elu, no nie warto. Może Ela Tindera załóż. Ale wiecie co, powiem wam faktycznie, że on się zarzekał, że on nie powiedział, gdzie mieszkamy, ale o ile tutaj w Krakowie, w tym hotelu Start, no to mogli wydedukować, bo tam powiedziałam, że to jest hotel w promieniu kilometra ode mnie. No i były po prostu, film był, że tam jest tak ściana, była obita taką drewnianą deską w połowie. No więc to po prostu znaleźli po wystroju wnętrza, nie? No ale Elu, wiesz, hejterzy mówili, że to on im dostarczał adresy. No, ale no to tu się mogli domyśleć, nie? Ale w Zakopanem, no to żywcem nie było żadnej informacji. Nigdzie w internecie o tym, gdzie jesteśmy.
No widzisz, Elu, więc to o czymś świadczy chyba, no nie? I tam, i skądś miałam jakieś informacje, że już wtedy ta Martyna Zadrożny tam z Markiem coś tam zagadywała go, nie? Czy ta Rozaria? I że on im po prostu prawdopodobnie powiedział po prostu, jaki to jest pensjonat. No i bardzo, było tak niesympatycznie tam nas po prostu wyrzucić, kazali się nam wyprowadzić, nie? No, czyli wyrzucili w pewnym sensie. A to kurczę, w moim przypadku Marek to tam się, on się pakuje pół godziny, nie? Ale ja, to dla mnie to jest bardzo ciężko to wszystko sobie pozbierać, poskładać równo do walizki, tu się kawę napić, zjeść śniadanie, wziąć prysznic, kurde, to ja potrzebuję ze 4 godziny 5, żeby się zebrać, a oni tam nam stali nad głową, że w ciągu pół godziny mamy się wynosić, nie? No to jak w pół godziny się zebrać z całym bagażem, nie? No i potem, czyli to w tym Zakopanem, w dziwnych okolicznościach nas namierzyli, i potem w tym nad morzem też żeśmy w ogóle nie pokazywali tego, tych domków. Ja dopiero to pokazałam, jak przyjechaliśmy do Krakowa. Więc było tylko jedno zdjęcie zrobione w kuchni, gdzie było widać w tle, że jest szafka z białym paskiem i czajnik taki starego typu. Taki po prostu czajnik taki na z gwizdkiem. I akurat taki czajnik był po prostu na stronie internetowej tego pensjonatu, nie? Że takie mają czajniki. Ale kurwa, to jest niemożliwe, żeby po czajniku rozpoznali, gdzie my mieszkamy. Musiał po prostu Marek sypnąć. Bez jaj. No tak, zresztą oni sami o tym mówili. Bo to dziwnym trafem to zaczęli pisać właśnie ten Albus. I ta cała reszta zaczęli pisać, gdzie my mieszkamy. No i tam były bardzo fajne były warunki. I dzień przed wyjazdem nam się kazali przenieść. No to znowu pakowanie. I to znaleźliśmy sobie nocleg inny w innym domku. A tam już nie było tak fajnie. No i cała ta fajna atmosfera, cała ta aura, szlagieł trafił. I potem czekała mnie taka ciężka podróż do Krakowa, nie? W tym sleepingu 12 godzin sama. I taka byłam, kurde, już taka podłamana tym wszystkim, jak wracałam. No a teraz, Elu, popatrz, jakie są ceny za noclegi. Znajdziesz jakiś fajny nocleg, fajnej cenie, a potem przez Marka możesz stracić ten nocleg i będziecie musieli kilka tysięcy na przykład zapłacić. No naprawdę, nie warto ryzykować. Zresztą sama mówisz, jaki on łazi naburmuszony, obrażony. No po co to, Ela, po co? Co ty masz tego dobrego? Ale, pomyśl ale o Marysi ogóle, też. Ale w ogóle chodzi o to, że jak nas wyrzucą, no to kurde, trzeba będzie naprawdę chyba w lesie spać pod namiotem albo pod gołym niebem, bo tak po prostu z buta nie znajdziesz tego noclegu. Tam w tym Władysławowie są takie warunki, że tam na dworcu nie ma nawet przechowywania bagażu. To jest takie głupie miasteczko. Więc trzeba po pierwsze gdzieś kogoś znaleźć, kto by ci ten bagaż przechował. A kto ci weźmie jakiś bagaż? A do domu prywatnego czy gdziekolwiek? Nikt ci nie weźmie, nie? Sklepy zamykają, no bo żeby w ogóle chodzić i szukać miejsca jakiegoś, no to trzeba najpierw coś z tym bagażem zrobić, nie? No i też Elu pomyśl, że wyrzucam was, nie będziecie mieli gdzie spać i za chwilę hejterzy będą dzwonić do urzędów, że źle się zajmujesz Marysią i żeby ci ją zabrać, nie? No tak, bo Marek tak sobie będzie wróci te swoje 160 km, czy tam 130, będzie miał w dupie. A ty z Marysią co? Tak, tak, on od razu się wygada, że jedną noc spaliśmy na dworcu, drugą na wydmach, trzecią w lesie. Czwartą na komisariacie policji, by nas w końcu aresztowali. Zdjęcia narobi i znowu będziesz miała afery. A potem przyjadą i to dziecko mi zabiorą, bo stwierdzą, że dziecko nie ma gdzie spać, nie? No właśnie, lepiej unikać takich sytuacji. Nie, ale on... Słuchajcie, nie, bo ja nie chcę też jakichś manipulacji rad, ale ja czasami mam wrażenie, że Marek właśnie takie robi różne rzeczy, żeby mi odebrali to dziecko, że ona mu po prostu przeszkadza w tej naszej znajomości, nie?
I to jest dla mnie takie po prostu dno, nie? A ja mam wrażenie, że Marek jest po prostu podłym człowiekiem. Że jemu się wydaje, że jak nie będzie Marysi, to będzie nam łatwiej tam... Elu, on ostatnio na głosówce powiedział, że on nie będzie się tak męczył jak inni, że będzie psuł tą rodzinę od zewnątrz, tylko powiedział, że on ją rozpierdoli od wewnątrz. To są jego słowa. No właśnie. Tak było, Elu. Ja wiem, że tobie się to może wydawać absurdalne, ale no tak było. I to jest straszne. No ja mam takie wrażenie, że on cały czas tak po prostu próbuje... No on nie lubi po prostu Marysi, ona mu przeszkadza, nie? No i zobacz, Elu, że no naprawdę słowa zamienia w czyny. Wszystko, co on mówi, no to gdzieś tam pomału realizuje. To jest przerażające. No jak on może chcieć cię pozbawić Marysi? To jest ci najbliższa osoba, przecież ale jedyna nie, taka. Ale słuchajcie, to też jest taki mechanizm zachowania, bo wbrew pozorom, no popatrzcie, ile się na przykład słyszy w telewizji, gdzieś tam w mediach, w prasie informacji, że kobieta ma dziecko, nie, jest tam rozwiedziona, może zostawił coś takiego, nie, znajduje sobie konkubina, nie, jakiegoś alkoholika, czy jakiegoś tam lumpa i co ten konkubin robi po prostu z tym jej dzieckiem? Przeważnie bije, katuje, znęca się, bo to rzadko kiedy są informacje w telewizji czy gdzieś tam w mediach, że to biologiczny ojciec skatował dziecko, to rzadko tak jest. Zdarza się, ale to już musi być jakiś ojciec, naprawdę totalna jakaś patologia. Natomiast, że konkubin molestuje, bije, katuje, łamie ręce, nogi, podczas nieobecności tej kobiety, nie, konkubiny, to jest bardzo częste, tylko oczywiście w tych środowiskach takich patologicznych, nie? No więc po prostu to nie ma takiej opcji, że sobie sprowadzisz faceta, masz więc dziecko. Więc Marek też jest patologiczny. Ja mam świadomość, ja dlatego się nie związałam z nikim, Marysia ma 11 lat, nie? Bo ja wiedziałam, że wejdę w związek z jakimkolwiek facetem, to będzie ją źle traktował, bo to nie będzie jego dziecko, ale nie? Ale to tak nie działa. Moja siostra jest od 11 lat w związku z facetem, który ma swoje dzieci, ona ma swoje dzieci i wychowują te dzieci wspólnie i są fajną, patchworkową rodziną, fantastyczną. I ja znam kilka takich rodzin, bo to jest normalne ale w tych światach. Ale może dlatego, że i on ma dzieci, i ona, i te dzieci razem też się bawią i cieszą się obydwoje, że jakoś to wszystko się trzyma kupy, nie? No natomiast pewnie, tak. Jak przychodzi taki konkubin, jest po prostu dziecko, które tam płacze, chce jeść, trzeba się nim zajmować, jest jakiś z nim problem, trzeba ono nie lubi tego partnera matki, utrudnia różne sytuacje, cały czas tam awantury urządza, bo tak z Marysią jest, nie? No to po prostu wtedy odruch jest taki, że trzeba pozbyć się tego dziecka, nie? Ale no ja Ela, tutaj muszę się z tobą nie zgodzić, gdyż moja matka na przykład jest partnerem, konkubinem i moja mama ma dwójkę dzieci, nie? I brata. I nie było takiej sytuacji, o której mówiłaś. I po jakichś 10 latach zrobili sobie razem dziecko, więc a chłopiec bardzo miły i starał się i pracował nad związkiem i no, pozytywny chłop. No ale to nie chodzi o to, że się możesz ze mną nie zgodzić, tylko mówię, że to się często zdarza, co nie znaczy, no kurde, przecież jak ja bym poznała faceta i on by miał dziecko, a ja bym nie miała, nie? Na przykład mogłoby się okazać, że nie mam w ogóle dzieci, nie? Ja bym się kurde cieszyła, że on ma to dziecko, że, bo ja na przykład nie mam, nie mogę mieć, albo mi zabrali, albo coś, że ma dziecko. No to fajnie, że ma, nie? Ja sobie nie wyobrażam tego, żebym dokuczała temu dziecku. Jak ja bym w ogóle dziecku mogła dokuczać, w ogóle zacznijmy od tego. No, ani by mi się, wiadomo, że rozumiałabym, że to dziecko mnie nie akceptuje, że jest o mnie zazdrosne, że nie mogę przychodzić. Ja bym to rozumiała, że ono to przeżywa, nie? Że to wynika z tego, że kocha tego tatę. I tylko bym się była zdumiona, jaka jest siła miłości, power of love, nie?
A u innych to wywołuje taką zawiść. No więc myślę, że nie, bo Marysia Markowi, Marka strasznie prześladuje. Ona go tam krzyczy na niego, pisze mu jakieś różne chamskie informacje na WhatsAppie. Nic dziwnego. Po tym, jak on cię traktuje, to nic dziwnego, że twoje dziecko się tak wobec przyjechał, tam zaczęliśmy jeść kolację pierwszego dnia w Krakowie, teraz w maju, no to awantura była, powiedziała, że nie będzie z nim siedzieć przy jednym stole. On przyszedł do domu, kupiliśmy to takie chińskie jedzenie w restauracji, mieliśmy zjeść sobie na mieście, ale po prostu pociąg się spóźnił, zamknęli knajpkę, no widzieliśmy na wynos, przyszliśmy do domu. Marysia zaczęła, najpierw powiedziała, że dobrze, fajnie, przywitała się z nim, a potem zaczęła płakać, że krzyczeć, że ona nie będzie z tym wieśniakiem przy jednym stole siedzieć i ścisnęła drzwiami i poszła do swojego pokoju. I zrobiła awanturę, że nie będzie w ogóle tego jadła, bo nie ma jej ulubionego dania kurczaka w sosie słodko-kwaśnym, tylko jest coś innego i że ona tego nie chce, że ona tego nie chciała, że mamy się od niej odwalić, czas na drzwiami sobie poszło. No. Wiesz, Elu, ona po prostu dostrzega, jak on cię traktuje i to jest jej sposób na pokazanie jakiegoś tam, wiesz, buntu wobec tego. No i Marko, ona inaczej nie umie. Miło, nie? Bo miał być jakiś miły, romantyczny wieczór, pierwszy dzień, nie? I od razu taka sytuacja, no to on sobie od razu pomyślał, o kurde, gówniara, będzie się teraz cały czas awanturować, jak ja tutaj jestem. Natomiast ja tego chciałam uniknąć, dlatego ja nie chciałam, żebyśmy byli u mnie w domu, tylko chciałam gdzieś pojechać sobie, być na neutralnym gruncie, żeby uniknąć tych sytuacji. Ale Marek z kolei chciał nie wydawać na ten hotel, nie? A to się po prostu wiązało z tym, że no nie było tak fajnie, romantycznie, bo cały czas musiałam się wysilać, żeby dziecko Marka polubiło, akceptowało. No właśnie, a to było się trudne. Wysilać. Jego... Gdyby mu zależało, to on by się wysilał. To logiczne. No, no właśnie. I kurwa, no to był dla mnie straszny stres, nie? Znaczy ja się czułam po prostu cały czas, jakbym chodziła po jakichś rozżarzonych węglach. Ani się raz nie byłam w stanie zrelaksować, bo cały czas się bałam, kiedy ona w końcu zrobi zadymę, a on czas weźmie walizkę, torbę, powie, że mamy spierdalać, tak jak ma to w zwyczaju, czaśnie drzwiami i pójdzie, nie? A ja się rozpłaczę. No po prostu codziennie miałam ten scenariusz w głowie, że to się wydarzy po prostu. I byłam taka nieszczęśliwa cały czas, nie? No, ale dobra, no nieważne. Słuchajcie, no trudne to jest, kurde. Można się załamać. Jesteście? Zawsze tak, jesteście, pani Elu. Nie wiem, czy się nie rozłączyłam. Pani Elu, ja mogę zapytać o coś? Tak, oczywiście. A jak sytuacja wygląda z Rachel teraz? No, nie rozmawiamy ze sobą. Ona jest na Discordzie, coś tam sobie pisze. I ja nie komentuję jej wpisów, ona nie komentuje moich. To czyli tak neutralnie. To znaczy, ja mam do niej żal po prostu, bo ja jej nic złego nie zrobiłam. Ja po prostu miałam zły humor i wyłączyłam administrację wtedy Rachel, Markowi chyba i Janysowi, już nie pamiętam jak to było, bo ja mam coś takiego, że jak coś tam się dzieje, to ja zaczynam, robię się nieufna wobec ludzi i się wycofuję z jakiegoś różnego tam zaangażowania i zawsze tak było, że jak na przykład wyłączałam z administracji Marka, to przeważnie też innego moderatora, czy tam coś takiego, nie? To jest takie u mnie odruchowe, nie? Taki system obronny. Ale no przecież ja nie brałam, nie podpisywałam w Urzędzie Stanu Cywilnego jakiegoś dokumentu zobowiązania, że ja sobie biorę administratora dożywotnio i ja nie mam prawa go wyłączyć, prawda?
że ja się muszę, że ja się muszę z tego tłumaczyć, no po prostu mam jakieś tam swoje przesłanki, przestaję komuś ufać, to sobie go wyłączam, no nie, przecież ja nie mogę sobie pozwolić na to, że się obudzę i będę, nie będzie ani jednego kanału na serwerze, bo administratorzy mają taką władzę, że mogą wyczyścić wszystkie kanały, wszystkie tam boty, wszystkie te po prostu, no, znaczy kanały, nie? A ja tam mam te zdjęcia z widzami, wpisy, posty, no kurwa, no nie chcę, żeby mi ktoś znowu to wszystko pozmieniał nazwy, wyczyścił tak, jak to było na tym poprzednim serwerze. I jeszcze jest taka kwestia, że różni ludzie, mi chodzi na tym serwerze o to, nie wiem, słychać mnie? Tak, słychać. Tak, słychać cię. Ja się po prostu staram, chcę sobie tam rozmawiać z tymi widzami, nie, z ludźmi, którzy mnie obserwują, a równocześnie odpowiadać na jakieś ciekawe propozycje współpracy, czy jakiekolwiek tam sprawy, czy zawodowe, czy prywatne. A nie interesuje mnie kontakt z hejterami, którzy nie mają mi nic do zaoferowania poza dokuczaniem, więc chcę tych hejterów wyrzucać, z fajnymi ludźmi sobie gadać i mieć dostęp do jakichś fajnych informacji, bo nawet jak coś nie doczytam, to mi inni powtórzą, że coś było i, no i wszystko gra, nie? Natomiast ta Rachel albo Marek czy Janys, no to oni odbanowywali ciągle ludzi, którzy mnie wyzywali. Skracali... Od momentu, w którym powiedziałaś, że nie mamy nikogo odbanowywać i mamy dawać tylko muty, nie dałam żadnego unbana i żadnego unmuta. Tak jak poprosiłaś, tak zrobiłam, więc ja nikogo nie ruszyłam. Dobry wieczór, Elu. No witam. No i zobacz, Elu, że przez takie no dobrze, stany... Ale wcześniej było inaczej i tam musiałam cały czas to podkreślać wiele razy, ale na przykład Marek nigdy się po prostu nie dostosował do tego. A poza tym ja nie mam czasu, żeby kontrolować codziennie, sprawdzać, czy ktoś wyciszył, odciszył, odbanował, nie zbanował, co on tam zrobił, nie? Ktoś założył te kanały Max 3, Max 4, Max 5. Nie wiem, kto to założył. Nikt się mnie nie pytał o zgodę, czy ja coś takiego chcę. No jeżeli zrobił to buziaczek, to jestem w stanie to zaakceptować, ale jeżeli to zrobił ktoś inny, no to zrobił to na własną rękę. No więc ja po prostu tylko i wyłącznie wyciszyłam, znaczy odebrałam administrację, koniec, ja nic nie zrobiłam złego, a to, że ludzie się obrażają o to, że ja komuś odbieram administrację, to jest nie w porządku, nie? Bo... Ale ja się na ciebie, Elu, nie obraziłam, naprawdę, ja uważam, że wszystko jest okej, ja nie mam do ciebie żalu, nie obraziłam się, ja po prostu zrezygnowałam sama z siebie i jakby no nie widzę tutaj... No nie wiem, no chyba, że ty uważasz, że się obraziłam, ale ja się nie obraziłam. I podkreśliłam to też to w tej głosówce, jak no rozmawiałyśmy na fejsie. Słuchaj, wprowadzenie administratora, ile żeśmy musiały ze sobą porozmawiać przez telefon, różne rozmowy tam na Messengerze i jakieś tam inne ustalenia, prawda? Ile to jest w ogóle czasu, żeby nową osobę wdrożyć, prawda? I potem przychodzi dzień, że ja stwierdzam, że coś mi się nie podoba w zachowaniu administratora i sobie go zawieszam. Następnego dnia stwierdzam, no dobra, może pochopnie zareagowałam, miałam zły humor, jednak chcę go przywrócić. A on mi wtedy mówi, nie, wiesz co, kurwa, ja tu dla ciebie pracuję, praktycznie za darmo ci pomagam, a ty po prostu nie potrafisz nawet tego docenić i wejdź, spierdalaj, ja ci już po prostu nie będę pomagać, nie? I to jest takie szczeniackie po prostu, bo ja musiałam zainwestować w to, że byłaś administratorką około 20 godzin, nie? A ty uniosłaś się honorem i stwierdziłaś, no kurde, odcieszyła mnie w ogóle bez powodu, bo nie wiadomo w ogóle o co chodzi, nie? No to ja już mam wyjebane na ten serwer i ja na drugi dzień napisałam, czy tam nawet po kilku godzinach w nocy, słuchaj, no wiesz, przepraszam cię, może pochopnie zareagowałam, może jednak wrócisz, pomożesz mi, a ty, nie, nie, ja jednak podziękuję, nie, ja jednak dziękuję bardzo, nie, nie, no dziękuję, wykluczone, dziękuję, dziękuję.
No to, to teraz po prostu ja mam już to w dupie. Ja już nie chcę mieć administratora, bo poświęcę 30 godzin, żeby się z kimś zaprzyjaźnić. Będę komuś wysyłać, kurde, ile ci wysłałam serduszek w czasie tych rozmów, czy tam po prostu deklarowałam, że mogę zapłacić w gotówce, że mogę pomóc w różnych sprawach, nie? Ale oczywiście, no, wyciszasz takiego administratora, to on ci po prostu mówi spierdalaj, nie? No, tak wygląda po prostu przyjaźń z ludźmi. Nie wiem, słychać mnie, czy nie? Tak, Elu, słychać. Ja uważam, że Natalia, czyli Rachel, ona tam ma 20 parę lat, jakby na przykład nie miała chłopaka tam jakiegoś partnera, bo ja przypuszczam, że to on ją tak nastawił. Po prostu jest tam z kimś, nie? Zwierzyła mu się. A, wzięła mnie po prostu szmata i wyciszyła, nie? Odebrała mi administrację. Słuchaj, kurwa, ja nic nie zrobiłam, ona mi odebrała administrację. A on jej powiedział, a to weź ją, popierdol, olej ją, po prostu kopnij ją w dupę. Ona sobie w ogóle wyobraża, ty po prostu siedzisz po nocach, pomagasz jej i kurwisz, on ci nawet nie jest w stanie podziękować za to, tylko ma jakieś pretensje z dupy wzięte, nie wiadomo o co jej w ogóle kurwa chodzi. To nie, że ona po prostu wypierdala, bo nie dość, że jej za darmo pomagasz i jeszcze ma do ciebie kurwa pretensje, to niech zjeżdża na drzewo, nie? No i Natalia stwierdziła, no dobra, no faktycznie, kurde, tyle się starałam, a ona mnie tutaj wyłączyła, to ja mam na to wyjebane, już nie będę z nią rozmawiać, nie muszę jej pomagać, niech zjeżdża, nie? Przypuszczam, że Natalia nie jest taka wulgarna, nie? Ja to tak mówię w tym momencie trochę teatralnie, ale uważam, że to się tak odbyło. Ale kto tak naprawdę jest poszkodowany? Ja, bo ja po prostu te 30 godzin poświęciłam, żeby kogoś oswoić, żeby nam pomagał, żeby nas tutaj nie gnoili, żebyśmy mogli rozmawiać. I teraz nie ma nikogo, jest tylko buziaczek. Janys się okazał osobą. On nie jest fałszywy czy zły, on to jest po prostu prosty facet, pracuje na budowie. Reaguje, tacy ludzie reagują instynktami, jakiejś zazdrości, zawiści. Jest sam, siedzi tam, zapierdala do roboty. Poznał Marka, że ktoś się w nim zakochał i w ogóle zobaczył, że taka pasja, uczucie, którego nigdy nie zaznał, no to odruchowo komuś zazdrości, więc stwierdził, że może to rozjebać, może nie bezpośrednio, ale po prostu prawda, nigdy nie zapobiegał temu, więc po prostu tylko Marka podpuszczał, żeby mi dokuczał i koniec, nie? Ale to jest taki instynkt u takiego prostego człowieka, nie? No ale zobacz, Elu, przez ich zachowania podłe, no ich zachowania doprowadzają do tego, że tracisz osoby, które są dobre dla ciebie, właśnie na przykład taką Rachel, bo gdyby nie było tych sytuacji przykrych przez Marka spowodowanych, no to Rachel dalej byłaby prawdopodobnie twoją administratorką, no bo nie byłoby powodu do jakiejś sprzeczki, czy tam nieporozumień, prawda? Warto mieć to na uwadze. Ale nie było żadnej sprzeczki, po prostu... No ja rozumiem, ale byś nie była, wiesz, pod wpływem takich emocji i byś nie usunęła tych adminów. Ten moderator Michał Świderski, czyli Lajzicka, wyczyścił mi cały serwer ze wszystkich kanałów, prawda? Mruk z tym Lajzicką, z tym Michałem, Mariusz Mrug i Michał Świderski, oni okazali się, że siedzą na serwerze Pijalnia Belweder i wyśmiewają się ze mnie za moimi plecami. Wcześniej te moje dwie moderatorki mi pomagały, Kaśka i Martyna, teraz walczą do wszystkich instytucji, piszą donosy, żeby mi odebrać dziecko, produkują papier toaletowy z moim wizerunkiem, z moją twarzą, zdjęciem, żeby sobie ktoś podcierał nim tyłek, czy tam po prostu finansują jakieś produkcje filmów pogrążających mnie. Wcześniejsi jeszcze administratorzy tak samo mi dokuczali, więc po prostu ja mam prawo komu nie ufać, nie? Tak, Elu, ale wiesz, tutaj ja myślę, że się wiele rzeczy zbiegło, bo Rachel też musiała dużo hejtu znosić z innych serwerów i tak dalej za to, że ciebie wspierała i ona to znosiła i po prostu myślę, że dużo rzeczy się złożyło na to, że ona już wolała z tego zrezygnować. Nie uniosła się honorem, że ją odciszyłam, a nie rozumie z jakiego rodzaju dylematami ja się muszę zmagać.
bo... Ale jej też pisali różne tam groźby, coś tam o jej Facebooku, więc ja cały czas były na nią ataki. Nie bój się, ja jak się uderzysz jestem... kolano, to pani Ela zawsze się mocniej uderzy. Słuchajcie, to jest ten, to, że ja się tam nazywam Queen of the Gang, to jest takie trochę w tym momencie dobre porównanie. Queen, nie? Czyli królowa. Na przykład taki król, ale oczywiście ja się nie mam za żadną królowę w ogóle, zacznijmy od tego, ale taki król czy królowa, to nie mógł sobie pozwolić na to, żeby ufać małżonkowi, służącej, tam jakimś doradcom, różnym ludziom, co przychodzili z propozycją rozejmu, była wojna, bo każdy tylko czekał na niego, żeby mu podać jakiś puchar z winem zatrutym. Wchodzili w związki małżeńskie, co druga strona tam też po prostu chciała zabić partnera, czy tam się go jakoś pozbyć. I taki król nikomu nie mógł ufać tak naprawdę, bo każdy tylko go gdzieś tam chciał załatwić i to nieważne, czy to były czasy starożytne, czy średniowiecze, czy to jest współczesność, prawda? I ja jestem w takiej samej sytuacji. Mianowicie praktycznie wszyscy administratorzy, jakich miałam do tej pory, mnie zdradzili i skopali, chociaż ja im nic złego na dobrą sprawę nie zrobiłam, tylko nie chciałam już z nimi współpracować, bo przestałam im ufać. Faceci, z którymi się spotykałam w okresie, kiedy się już zrobiłam znana, to każdy tylko mnie próbował poniżyć, upodlić, bo miał kompleks, że ja coś fajnego robię, że ludzie mnie lubią, że mogą być z tego pieniądze. Żaden facet, z którym byłam, nie mógł sobie z tym poradzić, dlatego ja jestem sama, bo mój były mąż, jak przynosiłam pieniądze, że tam sobie zarobiłam na jakimś zleceniu, to on udawał, że się cieszy, a potem mi robił, całą noc nie mogłam spać, bo mnie urządzał jakieś awantury za dymy, nie? I tak samo się Marek zachowuje. Co myślicie, że to jest przypadek, że akurat się zaplanował w dniu live'a, że będzie mnie dręczył? On się tak samo zachowuje. Niby udaje, że fajnie tu mnie wspiera, a tak naprawdę dokucza, a potem mi wmawia, że on się tylko zdenerwował. Dokładnie robił to samo mój były mąż. I ja jestem, to jest taka samotność w tłumie, bo kurde, nawet mama mi dokucza moja, córka mi dokucza, brat mi dokucza z bratową, mąż, mężczyźni, z którymi się spotykam, ludzie, z którymi współpracuję, inni youtuberzy jadą po mnie jak po łysej kobyle, to już w ogóle nie wspominam, nie? Kurwa, ja nie mam ani jednej osoby, która mnie tak naprawdę lubi poza tym. Nie, to jest nieprawda. Są osoby, które nie czyhają na ciebie i które cię wspierają i muszą naprawdę dużo hejtu znosić przez to. Wierz mi, są takie osoby. Ale nie, no to wiem. I to są właśnie osoby przeważnie takie, których ja właśnie mało znam. Tak, po prostu takie wręcz, o tak jak wy, prawda? No, natomiast ludzie tacy z mojego kręgu, to tak naprawdę to mam cały czas jakiś z nimi konflikt, dlatego ja jestem tak strasznie nieufna, no kurde, nie, ja się praktycznie, to ja się chyba nie, w ogóle z nikim nie zwiążę, bo się będę bała, że mnie facet okradnie, będzie mnie hejtował, będzie mnie nagrywał, kurde. A Ela, ja kiedyś taki coś proponowałam, że może zamiast admina, który ma władzę nad całym serwerem, może byś po prostu miała moderatora, który może tylko zarządzać ludźmi na serwerze. Nie musi mieć w ogóle dostępu do funkcji serwera, żeby zmieniać kanały i tak dalej. I wtedy możesz mieć kogoś, kto będzie czuwał nad samym tłumem, nie? Tak, tak, tylko tam jest coś takiego, że jeżeli ktoś może zablokować uczestników, to może też odblokować, no więc... No tak, tak, no ale to jest jednak nie usuwanie serwera. Tak, żeby ograniczyć te możliwości. Tak. No tak, jakieś osoby, które się dużo udzielają, czy dużo gadają, dużo piszą, no to mogłyby mieć taką funkcję i by robiły porządek z tymi dzbanami. No, bo przecież no, nie usuną ci serwera. Zobaczysz wszystko w dzienniku zdarzeń, a jak ktoś się źle zachowuje, to po prostu go wywalisz z tej moderacji. No tak, tak, ale oni w ogóle by nie mogli mieć tych funkcji, możliwości dawania banów, bo potem bym nie doszła do tego, ktoś mógłby mi coś fajnego zaproponować zawodowo,
zostałby zbanowany i ja bym potem nie doszła do tego, że straciłabym kontakt z tą osobą. Nawet komuty są ok. Ja wam powiem wam, że bo ja już rozmawiałam z Buziaczkiem, czyli z Miłoszem na ten temat, więc jak on dowie się od kogoś, co ja za chwilę powiem, to nie będzie zdziwiony, bo ja powiedziałam właśnie Buziaczkowi, nawet Miłoszowi, że ja jemu też nie ufam, że ja się też zastanawiam momentami, czy on nie jest hejterem po prostu. Nie żebym miała jakieś przesłanki do tego, tylko no, czasami są jakieś tam dyskusyjne rzeczy w jego zachowaniu, nie? I natychmiast mi się zapala czerwona lampka w głowie, że zastanawiam się, co się może stać, jeśli okaże się, że on jest jednak tym hejterem, prawda? Ile on może mi szkód na tym serwerze zrobić tak naprawdę. Także ja jemu też nie ufam, bo ja go nigdy nie widziałam na oczy. Nie wiem na dobrą sprawę, jak on wygląda. W ogóle go po prostu nie znam, no obcy facet. On był po prostu tutaj u nas na serwerze. Wydawało mi się, że on się fajnie zachowuje i w pewnym momencie zaproponowałam tą rolę administratora, dowiadując się, że on prowadzi ten kanał Kocham Elę. Ale tak naprawdę to on jest trochę takim moim hejterem, tak jak ta Zrób mi loda, bo to, w jaki sposób dawał komentarze na ten kanał Kocham Elę, to było takie trochę kpiące. Więc niby tutaj robił teletransmisję z tych rozmów, ale opis był taki relewantny, czyli taki dyskusyjny, że niby fajnie, ale coś nie grało po prostu. No i tak samo jest z tą dziewczyną, co ma ten kanał Zrób mi loda, nawet w większym stopniu, bo ona przecież na tym swoim serwerze Discorda Zrób mi loda, to tam sami siedzą hejterzy, którzy mnie wyśmiewają, dlatego ja tam ale, w ogóle nie wchodzę. Ale niektóre twoje głosówki, niektóre twoje wypowiedzi po prostu zostają, nie wiem, legendarne i ja uważam, że to jest pozytywna rzecz, że niektóre rzeczy są zapamiętane, nawet jeżeli są śmieszne, to jednak no, jest coś do popularności dodatkowego, nie? A nie, nie, tak, tak, no to dobrze, że to nagrywają, tylko ja mówię, że ja podejrzewam, że Buziaczek to się wywodzi, nie wiem, może mnie w końcu polubił, ale że ten kanał Zrób mi loda, to tak naprawdę ten tytuł Kocham Elę to był taki bardziej zwodzący, nie? Bo z tych opisów wynikało, że on raczej sobie ze mnie trochę kpi. I ta Paulina z tego serweru Zrób mi loda też. No i kurde, to jest takie trudne, nie? Bo dużo osób jest takich, że myślisz, że to jest przyjaciel, a tak naprawdę widzisz, że coś nie gra, coś tu nie gra, nie? No, ale też jest różnica między komedią a szkodzeniem komuś. No bo, no wiem. Nie wiem. Nie widzę, żeby to szkodziło za bardzo tobie. Mówię. No może to jest... Chciałam tylko powiedzieć taką rzecz, że nie ufam Buziaczkowi, i nie ufam tak samo Zrób mi loda. Tak jak nie ufam Rachel, Janysowi, Markowi i Świętemu Mikołajowi i innym osobom. No. Ja nikomu nie ufam, ja nie ufam nawet sobie po prostu. No tak, no nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie. Tak naprawdę człowiek nikomu nie może zaufać, bo ufasz sobie, nie? Budzisz się następnego dnia, masz depresję, rozpierdalasz wszystko, niszczysz na co pracowałeś całe życie. To można sobie ufać? No nie można, nie? Nigdy nie wiadomo, czy nam nie odbije po prostu. Co my właściwie zrobimy w danym momencie. Czy się nie zdenerwujemy, czy nie zaprzepaścimy jakichś naszych działań. A przecież ile ludzi z powodu stresu zamiast się rozwijać, to sobie szkodzi po prostu. Na zasadzie jakiegoś takiego odruchu, nie? Tak jak dziecko małe, które się okalecza, tnie się po rękach jakiś nastolatek. Tak jak alkoholik, co ma problemy, to zamiast je rozwiązywać, to się upija i niszczy swoje zdrowie i rodzinę.
I tak samo inne osoby, prawda? Więc to jest najlepszy dowód, że sobie też nie można ufać, bo załamiemy się i zaczniemy niszczyć wszystko, co zbudowaliśmy przez całe życie. Ja się tego boję, żeby mi tak nie odbiło po prostu w ten sposób któregoś dnia. No wtedy niestety trzeba zaufać komuś innemu w takiej sytuacji, jak się już nie ma odwrotu. Jak już wiadomo, że nie można samemu sobie pomóc. Ale wiesz, to jest proces stopniowy i często ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że są sami dla siebie toksyczni, więc... To jest właśnie najtrudniejsze chyba, żeby ten pierwszy krok zrobić i przyznać się przed całym sobą, że macie problem. Ale czasami niektórzy po prostu chcą cierpieć w ten sposób, rozumiesz? Bo to jest taki, no czemu nastolatek się okalecza? Bo on ma jakiś problem, nie może zaatakować źródła swojego problemu, nie no tak. może tego problemu rozwiązać, nie ma możliwości wejścia w konflikt czy znalezienia pomocy. No, no tak, to bo atakuje, jest całkowicie zależny od... Atakuje rodziny. Siebie, bo ma w sobie tak dużo emocji, że musi z nimi coś zrobić. No to albo się potnie, albo podrapie komuś samochód, albo coś podpali. No ma ochotę coś rozjebać, albo coś wokół, albo siebie, nie? Nie macie czasami takiej ochoty? Oj. Żeby wziąć młotek i rozwalić telewizor? Niektórzy... No, emocje są trudne. No ja bym na przykład telewizora czy kamerę aparatu bym nie rozbiła, ale szybę, szafę, krzesło rozbić o ścianę, to dla mnie to jest nic. Ale Ela, lepiej rozwalić krzesło niż drugiego człowieka skrzywdzić. A niektórzy krzywdzą innych ludzi i się wyżywają na nich psychicznie, więc jednak lepiej się na przedmiotach martwych wyżywać. No tak, tak, ale nie, nawiasem mówiąc, krzesła nigdy nie rozpiła moich ścian ani telefonu. W ogóle ogólnie tak sama z siebie niczego nie niszczę, najwyżej na pokaz gdzieś tam kiedyś rzuciłam jakimś talerzem czy szklanką. Jak Magda Gessler. Ale po prostu wiedząc, że talerz to dużo nie kosztuje, nie? Tylko, że wtedy też nie myślisz racjonalnie, bo potem będziesz chodzić boso, to sobie wbijesz jakąś resztkę szkła, nie? Więc lepiej nie rzucać szklanymi rzeczami w każdym razie w swoim mieszkaniu, bo w czyimś no to... Chociaż muszę wam powiedzieć tak nawiasem mówiąc, że kiedyś miałam takiego kolegę, co mnie podrywał, ale ja nie, on mi się nie podobał, nie? I ja do niego przychodziłam, no to tam ze 20 lat temu i pożyczałam sobie od niego filmy DVD, bo on był takim kolekcjonerem, wszystko tam po prostu kupował sobie te filmy, nie? Takie różne drogie. A w tamtych czasach nie było w telewizji tak za dużo tego, tych filmów wypożyczalnie jakieś były, to nie działały te płyty DVD, no więc sobie pożyczałam od niego i on mi limitował, że tylko mogłam pożyczyć dwa filmy, bo chciał, żebym ciągle łaziła do niego i prosiła o te filmy, a wtedy zawsze mógł mnie to złapać za tyłek, to gdzieś tam się, kurde, przytulać i podlizywać się i tak dalej i trzeba było po prostu znosić to, żeby sobie ten film pożyczyć. No i kiedyś przyszłam do niego i on tak jakiś niezadowolony, że jakaś płyta była podrapana. I on mówi, że już teraz mi zmniejszy limit, że już mi nie będzie mi pożyczał po dwa filmy, tylko po jednym. A potem, no i ja się wkurwiłam, nie? I mówię, ale dlaczego po jednym? Że ja chcę po dwa, nie? A on, że nie, że po jednym tego. I tam zaczął po prostu taki chytrus, nie? A miał tych filmów całą szafę. I ja się wkurzyłam i mu wzięłam i mu po prostu rozwaliłam tą półkę z tymi filmami. I waliłam mu tymi filmami po ścianach, porozbijałam mu tam po prostu te płytki, nie? I mówię, mam cię w dupie, nie chcę już tych filmów, w ogóle udław się tymi filmami z Knelą, nie? No, on cię po prostu chciał widzieć przez dłuższy czas, żeby po jednym filmie. No i wzięłam mu to wszystko, porozwalałam, nie? Po czym minęło tam parę tygodni, no i ja stwierdziłam, kurde, no muszę go jakoś przeprosić, no bo teraz nie mam w ogóle żadnych filmów, nie?
No i mówię mu: Tomek, no nie gniewaj się, przepraszam, że ci to wszystko porozbijałam. A on: nie, nie chcę cię widzieć. Nie, że cię już nie puszczę do mieszkania, ty jesteś nienormalna. Krzyłaś mi filmy odwalczone. No ja sobie wtedy pomyślałam, kurwa, no trzeba było mu po prostu nie rzucać tymi filmami po ścianach, nie? Ale tak mnie po prostu wkurzył, że mi tak po prostu cały czas: a ten ci pożyczy, a tego ci nie dam, a tu ten, a ten. Jeszcze mnie przy okazji tam molestował trochę, nie? No tak się po prostu wkurzyłam, no że mu to po prostu porozwalałam wszystko. A wiadomo, że dla takiej płytki DVD, jak walnie o ścianę, to nie jest dobre, nie? Bo potem ona się nie odczyta, nie? No tak, taki namolny, to mi go nie szkoda. No właśnie. Tylko jeszcze była taka sprawa, że jego mama pracowała na uczelni z moim ojcem, no i oczywiście się tam u taty w instytucie dowiedzieli, że ja Tomkowi porozwalałam filmy. No i tam były komentarze, no ta córka tego pana profesora Adama Gawina, no to jest naprawdę, przyszła i zdemolowała chłopakowi mieszkanie, no. Jak on ją wychował? Ale tato się tym nie przejął, powiedział, że on, no, że ja mam swój indywidualny charakter i jak on ma mnie wychowywać, jak ja mam tam 29 lat, no to co? Co on mi może powiedzieć już w tym wieku? Nic, nie? No w każdym razie z pracy go nie wyrzucili za to. Słuchajcie, znowu będzie, jak mam nadzieję, że nie nagrywają te oszołomy, bo znowu zacytują w jakiejś głosówce, nie, że znowu tu jakąś ujawniłam historię ze swojego życia. No trudne to wszystko jest w ogóle. Teraz najbardziej te wakacje mam dylemat, co z tym wszystkim zrobić. No ale zobaczymy. Czyli radzicie, żebym sobie sama jechała i nie zawracać sobie głowy Markiem. Tak, Elu. Jedź z Marysią. Elu, sama widzisz, co on robi. Ty wiesz, co jest dla ciebie najlepsze i tak powinnaś postąpić. Po prostu dobrze sobie to przemyśl, bo to musi być twoja decyzja. My ci powiedzieliśmy, co wiemy, co on mówił na twój temat i tak dalej. Ty wiesz, widzisz, co on robi. I po prostu wybierz to, co będzie dla ciebie i dla Marysi najlepsze. Ja się tylko zastanawiam nad taką sprawą, jak rzeczywiście dojdę do takiego wniosku w pewnym momencie, że to wszystko nie ma sensu. Dalszy kontakt, to ja po prostu bym chciała tą znajomość po prostu zamknąć w ten sposób, żeby w ogóle tego ani na ten temat nie mówić, ani no tego tak, nie omawiać, żeby tego nie wałkować, nie? Nie mówić o tym na filmach, na live'ach, po prostu odciąć się, obrócić się napięcie, pójść w drugą stronę i nie obracać się po prostu za siebie, nie? No tak, tak powinnaś zrobić, to by było najzdrowsze. Mi się wydaje, że oni będą krążyć i tak dookoła, no bo oni sobie tym też ludzi na swój serwer nagarną, jeżeli oni faktycznie go robią. Czyli żeby nie wspominać, nie wyjaśniać, nie tłumaczyć, nie analizować, w ogóle po prostu zamknąć temat i w ogóle temat tabu, nie? Nie wypowiadać się po prostu. A jest w ogóle coś, czym by cię Marek mógł zaszantażować? Jakby się wkurzył? Nie. Nie, bo on nie ma... Ja nie mam żadnych tajemnic, bo ja w tym sensie, że ja nie robię nic złego, więc on na mnie nic nie ma i nikt na mnie nic nie ma, bo ja po prostu nigdzie nic złego nie zrobiłam, nikogo nie zabiłam, w filmach pornograficznych nie grałam. To też nie jest nic złego. Podatki. Po prostu kosztów nie zbieram, bo mi się nie chce, bo chcę mieć większe dochody. Także podatki płacę dwa razy większe niż powinnam, więc żadnej kary nie dostanę,
Wręcz przeciwnie, mam po prostu wyższe dochody wykazywane, bo nie zbieram kosztów, bo mi się nie chce za dużo, jest problemów w księgowaniu, więc nie odliczam samochodu, mieszkania, lokalu za działalność gospodarczą. Ten internet mam, tam telefon prywatnie, a nie na firmę wzięty, a mogłabym na firmę je odliczać i tak dalej, nie? I czyli nie okradam urzędu skarbowego, tak jak niektórzy twierdzą, tylko daję więcej pieniędzy niż powinnam. A tak wolno akurat w tą stronę, jak dasz więcej, to spoko, nie? A poza tym ja tego nie kryję, że to wynika z tego, że nie zbieram kosztów, bo nie chcę sobie po prostu komplikować życia, a poza tym chcę mieć wyższy, mam większą satysfakcję, że mam większy dochód wpisany potem na podsumowanie roku, niż jakby miało wyjść na zero, nie? Bo prawda jest taka, że do tej działalności to ciągle dopłacam, nie? To przecież nie będę wykazywać, że jestem na zero, czy tam minus 10 tysięcy złotych rocznie, bo się wtedy mnie zapytają, za co ja żyję tak właściwie. Skoro z tej pracy nic nie mam, to może sobie faktycznie dorabiam na jakiejś prostytucji albo kradnę, nie? Więc żeby nie było takich spekulacji, to wolę sobie wykazywać, że zarabiam jednak i koniec, nie? A z czego żyję, to już jest moja sprawa prywatna, nie? Żyję chlebem i wodą i powietrzem. W każdym razie, co tam jeszcze? Aha, no i Marek nic na mnie nie ma, ma tylko po prostu jakieś tam trochę z jakichś zdjęć moich nago filmów. To jak sobie ma ochotę to wrzucić to w internet, to niech sobie wrzuca. Bo ładnie na nich wyglądam, nie mam się czego wstydzić, to po prostu w końcu to nie ja pokażę, tylko on, nie? A to, że ja sobie zrobiłam jakieś takie nagrania z facetem, z którym się spotykałam, to przecież nie jest zabronione, nie? No nie. Chcę sobie wrzucić, to niech sobie wrzuca, ja się nie będę wstydzić. Cokolwiek by to nie było, nie? Zwłaszcza, że żadnych głupot ja nie robię, bo ja się nie interesuję tym, tą dominacją, tym BDSM. Żadnych nie mam jakichś fetyszy, żadnych jakichś głupot nie robię, po prostu w sypialni normalnie się zachowuję, więc mam jakieś tam normalne filmy, sobie tam zrobiliśmy trochę i koniec, nie? Więc jakby to gdzieś wypłynęło, to spoko. Żaden seks z koniem, jak Janys nagrywał, że dla Hecy, że tam uprawiał seks z koniem, no to ja takich rzeczy nie mam na sumieniu. Nie wiem, co on tam gadał, to było żałosne. Ani jakiś z nekrofilami, czy nie wiem, wkładanie sobie jakichś parówek do tyłka. Ja czegoś takiego nie robię po prostu. Nie, Marek nic na mnie nie ma. W dodatku ogólnie jak tutaj przyjechał, to tam posprzątałam to mieszkanie i nie było wcale tak źle. Mam tam trochę rzeczy na wierzchu, ale ogólnie wszystko w porządku, więc nawet jakbym sobie tu wszystko nagrał, co mam, to też się nie mam czego wstydzić. No więc widzisz, nie masz się czego obawiać, po prostu warto zamknąć ten rozdział i iść dalej. Na pewno czeka cię coś lepszego. Chociaż, ale rzeczywiście, ja się tak zastanawiam, bo no chyba, żeby Marek mi chciał w coś wrobić, bo na przykład on ostatnio do mnie pisał na Messengerze i gdzieś tam w internecie się wypowiadał, że ja wprowadziłam w błąd tam Urząd Miasta Krakowa, że dostałam dofinansowanie w czasie epidemii COVID na firmę, a nie miałam uprawnień. I nie tak, wiem, skąd tak, on mówił sobie o tej tarczy. No i ja nie wiem, skąd on sobie to w ogóle to wytrzasnął, no to prawdopodobnie podejrzewam, że hejterzy jakieś takie plotki rozpowszechniają. Ale że on to zaczął sam rozgłaszać, że rzekomo ja mu coś takiego powiedziałam, no to dla mnie jakaś totalna paranoja. No bo po prostu normalnie ta moja branża fotograficzno-filmowa i ta youtuberska była objęta taką pomocą, no bo nie było w ogóle imprez. Nie wolno było robić ślubów, były limity osób, prawda? Nie można było w tej masce, trzeba było w masce wszędzie chodzić, nie można było nagrywać w miejscach publicznych.
gdzieś mnie tam od razu zgłaszali na policję, że gdzieś na ulicy stałam, czy w sklepie i coś komentowałam bez maski i mi chcieli dawać jakieś mandaty za to. Także nie można było, bo mniej robiłam filmów, nie pracowałam na tych ślubach, a czasami chodzę i robię te zdjęcia i tam inne rzeczy nie. No to siłą rzeczy zarobiłam 3 razy mniej niż normalnie i spełniłam warunki, żeby dostać to dofinansowanie. To co Marek pierdoli, że ja wyłudziłam jakieś dofinansowanie, jak po prostu no nie zarabiałam, to dostałam, nie? A tam były jakieś wymogi na zasadzie, że trzeba było w roku poprzednim mieć aktywną działalność, a żeby się starać o takie dofinansowanie, to trzeba było co najmniej przez pół roku nie mieć firmy zawieszonej. No to jak ja się o tym dowiedziałam, że są takie po prostu, jest taka pomoc, no to stwierdziłam, no to dobra, to będę płacić sobie to ubezpieczenie miesiąc w miesiąc, miesiąc w miesiąc, miesiąc w miesiąc, a wcześniej zawieszałam czasami, jak nie miałam dochodów, no bo z czego to płacić, nie? Więc zdobyłam sobie pieniądze, żeby sobie zapłacić z góry, po to, żeby móc potem po prostu poprosić o to dofinansowanie, ale to była normalna informacja, do której był dostęp i każdy po prostu mógł sobie w ten sposób spekulować. No zakładasz firmę, płacisz ubezpieczenie po to, żeby potem skorzystać z jakichś dofinansowań. Nie masz firmy, nie płacisz ubezpieczenia, to nie dostajesz dofinansowań. Proste, nie? Tak samo na tej samej zasadzie są dofinansowania unijne czy wszelkie inne. Nie dostaniesz ich, jak wcześniej nie musisz zainwestować w tą działalność, wziąć jakąś pożyczkę od nich, od Urzędu Miasta, tam urzędów gmin i potem im się to częściowo zwraca i tak dalej. No i na tym to wszystko polega po prostu. I oni, Marek jakiś powtarza głupoty po tych hejterach. Nikt mnie pod tym kątem nie skontroluje, bo ja wszystko zrobiłam prawidłowo i setki tysięcy firm w analogiczny sposób, więc... Żadnych faktów wstecz nie zmieniałam, a mam prawo księgowość firmy z dnia na dzień sobie dostosowywać do warunków. To, co sobie zrobię w przyszłości, to jest moja sprawa. Nie mogę tylko po prostu zmieniać dokumentów tam za poprzedni rok czy 5 lat wstecz, nie? Na przykład jak miałam zawieszoną działalność, to nie mogłam twierdzić, że miałam aktywną, nie? A zawiesić, odwiesić sobie mogę, kiedy chcę, bo to było tak, że około 2000 roku, to trzeba było cały czas płacić. Tam jeszcze 2005 rok, jak było PO. Nie wiem, słychać mnie? Tak, tak, Alu, słychać. Trzeba było cały czas płacić te ubezpieczenia firmy. Były strajki przedsiębiorców, bo ludzie nie mieli dochodów i nie mieli, a musieli stąd mieć firmę, płacić co miesiąc ubezpieczenie tam po 1500 zł. I były strajki, jakieś tam działania przeciwko tym rządom lewicowym i oni wprowadzili zasadę, że jak nie zarabiasz, to możesz sobie zawiesić tą działalność, no bo jak nie zarobiłeś na to ubezpieczenie, no to co masz, czy masz to zapłacić? Ukraść, pójść i ukraść i zapłacić, no co masz zrobić? Firmę musisz zlikwidować, bo musisz obowiązkowo mieć ubezpieczenie, więc oni pozwolili, że możesz nie mieć ubezpieczenia. Nie masz wtedy liczonych składek do emerytury, nie możesz pójść do lekarza, nie możesz wziąć jakiegoś urlopu zwrotnego tam od nich, ale firmę dalej masz po prostu, że masz prawo sobie zabezpieczać jakieś tam warunki, robić cokolwiek, umowy podpisywać na przyszłość, wszystko możesz robić, tylko nie możesz wystawiać rachunków i nic księgować wtedy. No i koniec. I ci hejterzy cały czas... Albo ona cały czas zawiesza, odwiesza. No kurwa, a skoro można, to sobie zawieszałam i odwieszałam, nie? Bo z czego miałam płacić, jak nie miałam dochodów? To jest tak samo, że jak ludzie mówią, a czemu ty banujesz, odbanowujesz, a czemu blokujesz ludzi na Facebooku, czy tam na YouTube, czy gdziekolwiek? No skoro jest taka funkcja, że możesz banować, to sobie banujesz. A skoro możesz na drugi dzień odbanować, to sobie odbanowujesz, no po to jest stworzone, żeby z tego korzystać. Ale dobra, nieważne, bo nie chcę tutaj wam, rozkręcam się. To co z tym Markiem mam robić? Odpuścić. No, po prostu zadbaj o siebie, zadbaj o wakacje dla Marysi.
i zajmij się teraz sobą. Żeby obserwuj, co on robi, jak się zachowuje. Przysłuchaj sobie te głosówki, spokój, to nie? Wszystko. To jest taki użytkownik, co się nazywa Przemuś. On mówił, że chętnie by się z tobą spotkał. Tak. Tak było. No pytanie mam tylko, czy w sensie myślałeś, czy dać sobie z nim spokój. O. No tak. Ale... Myślałaś nad tym, czy nie? A ty jesteś tym Przemusiem? No ja jestem Przemuś, tak? Ogólnie. Ale słuchajcie, chodzi o to, że nie, ja się tak nie jestem w stanie z kimś umawiać, co ja nie wiem, jak ktoś wygląda, kim jest i tak dalej. To tak się nie da, no. To trzeba kogoś poznać tak naprawdę w realnym życiu albo w ogóle poznać. Ale gadamy, kogoś. Tak? No to się może poznamy. Przemuś jest pijany i ma ochotę. Ma 1,50 m i nie ma połowy zębów. Tylko zapytałem, kurwa, czy pomyślała sobie o tym, żeby dać sobie spokój z Markiem. Chodzi o to, że ja mam... Ja się w ogóle muszę wam powiedzieć, że ja w ogóle... Tam dostaję różne propozycje na Messengerze, czy tam jakieś, nie? To ja tego nie traktuję poważnie. Tam odpisuję tym chłopakom jakieś minki, im wysyłam uśmieszki, coś tam. Piszę, że dziękuję za wiadomość, o coś w tym stylu, nie? Ale mi się nie chce w ogóle zgłębiać żadnych takich propozycji, chodzić, umawiać się, jeździć, nie? Bo z mojego życiowego doświadczenia wynika, że zawsze to jakaś była ściema, zawsze potem jak kogoś poznawałam, to ktoś nieciekawy, no i to jest tylko strata czasu, bo czyli gadasz mówisz, z kimś, że jedziesz i od razu ogień. I potem, kurde, się okazuje, że facet wysyła ci jakieś zdjęcia, na których fajnie wygląda, a w rzeczywistości jest jakiś nieciekawy i tak dalej, nie? Ja się, kurde, dziwię Markowi, on jest też nie jakiś po prostu zdesperowany, że on z każdą laską, co mu tam wyślę parę fotek, to już gdzieś, kurde, wsiada w pociąg, będzie jechał pół Polski, żeby ją zobaczyć. Jezu. Masakra, nie? Bo tutaj dużo ludzi na ciebie czyha po prostu. No, nad morzem na pewno będzie dużo. No, ale ja sama mi się wystawiła, że szuka youtubera. Nie, nie, to ja. No, ale youtubera, że znasz, że on tam występuje, wiesz, jak wygląda, jak się zachowuje, to już jest dużo informacji, nie ktoś anonimowy, nie? A to szukasz osoby, która jest znana, tak, w internecie, czy jak to jest? Nie, ale ja faktycznie potrzebuję jakiegoś youtubera do współpracy, nie, niekoniecznie, żeby mieć z nim romans. Proboszcz. O, pan Paweł Zaborowski z Łodzi. Łódź, piękne miasto. Czy kobiety, youtuberki, dziewczyny też fajne, nie? Tak samo. Ja ale jakby był jakiś przystojny, co nie ma dziewczyny, że go sobie jeszcze można poderwać, to jeszcze to już by było super, nie? Ja proponuję Boxdel, od razu będzie wejście na Fame MMA. Tak, i to na węgla z darmu, bo ze Śląska jest, kurwa, złoto. Ja myślę, że nad morzem możesz poznać kogoś fajnego. Nie, ja przecież tyle lat jeżdżę na te wakacje i jeszcze nikogo fajnego nie poznałam. Cię. Ale z Markiem byłaś ostatnio, więc jak mogłaś go już poznać? No nie, ale nie jeździłam przez te poprzednie lata. To na wakacjach jest właśnie też niezbyt łatwo. A jakieś takie zorganizowane wakacje? W sensie, że jedziecie gdzieś z wycieczką? Taka jest, nie ale, wiem, zagraniczne wakacje na przykład? Ale chodzi o to, że nie, ja nie mam jakiegoś ciśnienia, że muszę akurat koniecznie gdzieś teraz kogoś z podziemi wyczasnąć. No pewnie. Tam mieć faceta natychmiast za 3 dni już, nie? Prawda? Bo nie, no ja myślę, że mam teraz tak dużo tych widzów różnych fajnych, że tam na pewno jest dużo jakichś fajnych facetów. Tylko ja myślę, jak to... warto zadbać o tylko jak do nich dotrzeć. Trzeba by zacząć robić takie imprezy z widzami. Nie na skałkach, gdzie przychodzi 10 osób, tylko
tam w knajpie, nie, wynająć lokal, kupić jakiś alkohol, mieć tam jakichś inwestorów i zrobić takie imprezy, takie na 100-200 osób, nie? O, to było pyte, to ja się piszę, tak, jestem chętny. I wtedy masz już więcej tych widzów przynieść. Można sobie wtedy ich poznać, tylko że będą przyłazić jacyś chętni, co się będą chcieli napić wina za darmo. O to nie, trzeba, to wtedy wiesz, to nie. Trzeba by jakoś weryfikować, żeby to byli widzowie, a nie żeby się zeszli. No to przykładowo wpisało 200 zł i tyle to. Przykładowo. Żeby się nie zeszli wszyscy bezdomni z całej dzielnicy, nie? Żeby się tam najeść. I cały alkohol wypili, nie? No tak. Też bym nie chciał. Także jakoś to trzeba by było, żeby to byli naprawdę widzowie, a nie jakaś hołota, nie? Bo teraz jak robiłam te spotkania z widzami tam na tych skałkach, nie? No. To nie, no to byli moi widzowie, ale też przychodziły takie imprezowiczki i imprezowicze. To co prawda oni mieli też swój alkohol po prostu, no ale tam też oczywiście korzystali z tego, co ja zorganizowałam, nie? I upili się. I do tego stopnia, że ja musiałam ich pilnować, bo jak szli sobie w krzaczki zrobić siusiu, to zamiast tam z tego zbocza tej góry Baby Jagi, który jest łagodne, tak gdzieś tam pójść w krzaczki sobie siknąć, to szli tam, gdzie jest ta przepaść taka po prostu 100 metrów, kurde, byli tak pijani i trzeba było ich sprowadzać potem z tej góry, no bo no to ja się czułam odpowiedzialna za tych ludzi, nie, bo ja ich zaprosiłam, schlali się po prostu na umór i potem na czworakach po tych kamieniach złazili i trzeba było ich ściągać z tej góry, także po prostu... Także na razie nie będę robić tych spotkań, bo to kurde trochę przerosło moje możliwości organizacyjne, ale nie, to ogólnie te osoby, co tam były sfilmowane, to nie, one się grzecznie zachowywały, ale byli tacy różni imprezowicze, przychodzili, no że masakra, słuchajcie. A Ela, powiedz, gdzie ty pływasz tam po ciemku? Bo ja za każdym razem, jak powstawałeś, że idziesz pływać do jeziora, to ja sobie wyobrażałam najgorsze rzeczy, bo to jest przerażające. No ja się na ten temat nie chcę wypowiadać publicznie, bo teraz tam na razie na tych skałkach nie można pływać, bo to jest teren budowy, tam kąpielisko budują i teoretycznie tam nie można w ogóle pływać. Bo tam jest po prostu kamieniołom, miało to kąpielisko być już otwarte na początku wakacji, nawet w czerwcu, ale to się wszystko przedłuża i tam jest wszystko ogrodzone, pisze zakaz wstępu. A, okej. Okay. Czyli Ela... Ale to i tak po ciemku pływać w jeziorze, to ja bym się bała jednak. To wynikało z tego, że sobie szłam, zanim doszłam, zanim się tam wybrałam, wiecie, że ja się wszędzie spóźniam, no to się zdążyło ściemnić, ale tam byli ludzie i pływali, więc jak się tam już dochodzi, to tam są ludzie, więc nie byłam sama, nie? I taka młodzież. Jeśli się coś działo, to zawsze ktoś tam jest. Że nie jakieś tam oprychy. No i ponieważ tam jest głęboko i niebezpiecznie, a co prawda ja umiem pływać, no ale po prostu już nie szłam pływać tam głębiej, gdzie już traciłam grunt pod nogami, tylko w takich miejscach, gdzie jeszcze nie było głęboko specjalnie, nie? Tak, żeby się dać radę w razie czego odbić od tego dna. No bo w końcu tam by nikt po prostu po ciemku nie skoczył mi na ratunek, więc jakbym się zaczęła topić, to by mi nikt nie pomógł. No tak, no właśnie o to mi chodzi. No, no, dlatego się tak samo czułam, tylko tak po prostu, że czułam grunt pod nogami, sobie pływałam. Że tam, nie wiem, 1,50 m, nie, tam 1,80 m najwyżej, żeby móc się odbić od tego dna po prostu. No. No to dobrze, słuchajcie. A kiedy idziesz na te skałki jeszcze raz? Teraz po prostu pada cały czas, jest chłodnie, już nie trzeba. Jak znowu będzie tak gorąco, to pójdę. Aha. No tak, chłodnie teraz, no, tak chłodnie się zrobiło, tak. Słuchajcie, tam wracając do tych rozmów takich właśnie o tych chłopakach, mężczyznach, partnerach, to... W kochankach, no. Nie, no, mi się wydaje, że
To nie jest tak, że tam Marek, czy tam Janys, czy tam ktokolwiek tak z premedytacją dokucza, nie? Tylko, że to jest taki odruch, taki instynkt u faceta. Jak kobieta sobie dobrze radzi, lepiej niż on, jakieś tam ma lepsze perspektywy, że to dla faceta jest jakieś takie po prostu poniżające, nie? Tego nie można w ten sposób tłumaczyć, Elu. To ale ja to zauważyłam. Facet zawsze chce być głową rodziny. Jest tak zakodowane społecznie, że to mężczyzna powinien więcej zarabiać, nie? No nie. Ja tak, uważam, że tak Janusz po prostu próbuje cię wykorzystać. Próbuje zbudować własną popularność na tobie. Ale że, to jest tylko moje zdanie. Że powinien mężczyzna przewyższać intelektualnie kobietę, a nie odwrotnie. Ale jest równouprawnienie, tak? Elu, ale bycie głową rodziny nie polega na ciągnięcie drugiej osoby w dół. No i mówię, nie idź tak dalej. Przecież tu się wypowiada ostatnio ta dziewczyna, ta Cat Return, czy tam, nie wiem jak ona się nazywa, coś takiego, nie? To ona mówiła, że tam w Japonii to kobieta się zajmuje domem, a mężczyzna wszystko musi zarobić. Chodzi po prostu do pracy, a kobieta wychowuje dzieci, zajmuje się domem, może pracować, ale nie musi, nie? No tak, no, ale ja uważam, że to zawsze powinna być sprawa między dwoma partnerami. Jeżeli kobieta się na takie coś zgadza, to jest jak najbardziej w porządku. Jeżeli kobieta zarabia więcej pieniędzy, bo ma lepszą, nie wiem, pracę, tak, no to jednak z dzieckiem może zostać facet. Ja, nie jest tak powiedziane. Ja po prostu muszę wam powiedzieć, że ja po prostu na przestrzeni swojego życia, no to tak, wielu poznawałam facetów takich inteligentnych, wykształconych, z fajnym zawodem, dobrze zarabiających, ale na przykład oni niekoniecznie byli przystojni, prawda? A to patrzysz na to, żeby ktoś był zajebiście bogaty i zajebiście wyglądał? Nie, no ja właśnie nie zależy mi na pieniądzach. Ale wygląd? Chciałabym, żeby był mądry, nie, ale no to też jest dalszoplanowe, bo ja jestem mądra, to mi wystarczy, nie? Ale właśnie wygląd jest dla mnie bardzo ważnym czynnikiem po prostu u faceta, nie? No to chcąc, nie chcąc brałam sobie tych takich prostych, ale na przykład... Czyli wzięła sobie Marka, który jest taki według mnie 2 na 10? No bo nie jest. Brałam sobie jakiś tam z jakimś kaloryferem na brzuchu czy tam coś, nie? Ale na przykład, że nie mieli wykształcenia, nie mieli pieniędzy i tam jakiegoś pochodzenia i tak dalej, nie? I no i na początku było fajnie, a potem oni zawsze mnie po prostu dojeżdżali, poniżali za to, kim ja jestem po prostu. Zawsze mieli z tym problem, każdy jeden, no dosłownie zawsze. I to potem po prostu przechodziło w taką zawsze arogancję, no bo ja się tam angażowałam, chciałam się spotykać, no nie? To tam no tak. Albo pożyczali ode mnie pieniądze, chcieli tam, po prostu mnie naciągali na coś. No bo po chamsku mnie traktowali, jaja sobie robili przed swoimi znajomymi za moimi plecami. Żeby pokazać, że ktoś taki się stara, nie, a że tak naprawdę to on ma mnie w dupie. I to, no i to oczywiście się w pewnym momencie kończyło, nie? Czyli praktycznie każdy facet nie był sobie w stanie z tym poradzić, że ja na przykład mam wykształcenie, a on nie miał, nie? Ej, ale ty mówisz, Elka, słyszysz mnie? Ty mówisz, że patrzysz na wygląd, nie? No tak, no każdy chce mieć. Widzisz Marka i ty mówisz, że patrzysz na wygląd. No Marek nie jest taki kurwa zajebisty, nie wiem, żeby tam był foka, taka zajebista dupa 10 na 10. No taki jest kurwa, no wiesz. Ale Marek ma być w jej typie, a nie twoim. Proszę? No ale wiesz, no ja uważam, że Marek jest przystojny. Marek przystojny jest? To jest wokół no tak mówi, że Marek ma być w typie Eli, a nie w twoim typie. Ja wiem, ale... No i nikogo nie obchodzi twoje zdanie na temat Marka. A. Słuchaj, on ma po prostu
wysportowany jest, bo... Marek wysportowany jest. Jeździ na rowerze do pracy. Zajebiście. Po prostu 30 lat ma, od 18 roku życia pracuje, więc 12 lat jeździ. Musi 5 kilometrów. Dziennie. Piąta rano pobudka. O 6 rano już jedzie 5 kilometrów w jedną stronę, nie? A potem 5 w drugą. A tym niejednokrotnie, jeszcze sobie coś załatwia po południu, to też gdzieś jedzie. No to... A wiesz, że ludzie jeżdżą nieraz po 50 km dziennie rowerem? No dobra. 50 km. Ale ty mówisz, że jesteś, że on nie jest wysportowany. No to powiedziałem, że nie jest wysportowany, tylko powiedziałem, że jest taki dla mnie 2 na 10, nie? No to wsiadaj codziennie o 6 rano i jedź 5 km. A skąd wiesz, ale ludzie jeżdżą po 50 km dziennie rowerem. Ale kogo obchodzi, co ty robisz? No ja ale wiem, słuchaj. No tak, ale są tacy, co w ogóle nie jeżdżą, więc... No tak, no oczywiście, że ulane kurwy takie grube, nie? Jedyne, ale co o tobie wiemy, to że o 3:56 nad ranem w poniedziałek jesteś najebany na Discordzie Eli. Także... A ty, tyle, co wiemy, że byłaś 2 godziny temu na Kocborowie i pierdoliłaś głupoty. No raczej ja nie, byłam na Kocborowie, jak mnie tam nawet nie ma. Jakieś pierdolenie? Nie, ale słuchajcie, no więc ten rower mu dużo daje, bo... Ma, tak, nie jest jakiś tam przesadnie szczupły. No w marcu trochę taki był wymizerowany, bo tam wcześniej chorował, ale teraz jak się widzieliśmy, to bardzo dobrze wyglądał. I ma ten, nie ma ładny brzuszek, zgrabny, nie ma jakiegoś okrągłego ani nic, nie? Ładnie tutaj mięśnie mu się układają. Także fajnie, po prostu włosy ma ładne. Bo tam ktoś wkleił dzisiaj takiego faceta przystojnego, na fajnie zbudowanego na Discordzie, tylko ten facet był łysy kompletnie. I tam jedna dziewczyna napisała, że to jest ona, nie? Że to jest jej zdjęcie. I mnie podrywała. No i fajny facet, tylko kurwa łysy był na tym zdjęciu. A to jest moim zdaniem fajnie, żeby facet miał jednak jakieś włosy, nie? To na przykład Marek ma ładne włosy, nie? No można i tam... zapuścić. Poza tym ja nie znoszę facetów takich niskich, tam nie wiem, 1,60 m, 1,70 m to jest dla mnie za mało, nie? 1,70 m to jest też trochę jeszcze za mało, nie? Marek ma 1,80 m, tam 2,3 m, no to jest spoko, fajnie, nie? No i w ogóle no różne takie czynniki, ja na przykład jak się chodzą po plaży, faceci mają jakieś owłosione takie plecy, ramiona, ręce, nogi, jak takie małpiszony, to jest ohydztwo, nie? Taka małpa. To Marek ma na przykład fajnie, ma takie tam nogi, owłosione ramiona, ale tutaj reszta ciała jest tak umiarkowanie, nie? Że to jest takie podniecające, a i fajnie wygląda, a nie kurde, że się rozbiera jakiś małpiszon, siedzisz z jakąś małpą w łóżku, cała po prostu kudłata, nie? Ja pierdolę, to ja bym tak nie chciała, no. No jest to po prostu dużo takich czynników. A kiedyś oglądałam taki program, że kobietom się podobają właśnie mężczyźni, którzy mają twarze takie podobne do jakiegoś zwierzęcia typu wilk, pies, coś takiego, nie? A jak jest facet, co ma taką twarz, taki laluni, to on powszechnie uchodzi za jakiś ideał piękna, typu tam piękny Apollo, czy coś w tym stylu, nie? Ale tak naprawdę to jest lalunia i to się wcale kobietom nie podoba. Kobiety wolą właśnie takich facetów z jakimiś krzaczastymi brwiami, jakimś tam wydatnym nosem, ale regularne rysy twarzy i taki właśnie na twarzy coś takiego jakby z takiego wilka, o. Jakiś taki lew, wilk, coś w tym stylu, nie? A nie taka lalunia, że można by kobiety z niego łatwo zrobić, jakby go pomalować, nie? No to Marek ma taką twarz takiego faceta, nie? Także ja uważam, że on jest przystojny. Nie ma odstających uszu, ma ładny nos, zęby sobie tam wprawił, miał tylko tam 2 złamane. No to kurwa, czego mu brakuje? Chyba tylko ogona. Ma się podobać, a nie komuś innemu. Jak ogona mu brakuje? Zażartowałam, że ogona. Aha, okej. Tylko nie mam na myśli penisa, tylko ogona. Że ogona mu brakuje jak małpi ogona tylko. A no, ja myślałam, że kitkę byś lubiła, jak ktoś ma długie włosy. Nie, właśnie nie lubię.
Mi się na przykład nie podobał ten Michał Świderski, czyli Lajzicka, mój poprzedni moderator, mi przysłał zdjęcia swoje. To on mi się nie podobał, bo miałam wrażenie, że on nie jest wysoki, chociaż on twierdził, że ma 1,80 wzrostu, ale z tych zdjęć raczej wynikało, że ma mniej. To zdjęcia oszukują, nie? Czasami, wierzę. Blondyn, takie włosy spięte właśnie w taką kitkę, nieregularne rysy twarzy i twarz takiej trochę takiej laluni. To znaczy taka bardziej taka w kierunku kobiety, nie? No to jak zobaczyłam te zdjęcia, to od razu stwierdziłam, że on mi się nie podoba. To w ogóle po czyli prostu nie ma... zakochana w Marku, tak? Nie o to chodzi. No jak, nikt inny się nie podoba, bo Marek idealny jest. Ona nie mówi, że się nikt inny nie podoba, tylko że Marek wygląda tak, że jej pasuje. I to jest jej typ urody mężczyzny. No okej, pytam nie siebie. Nie, niekoniecznie, że mój typ urody, nie, ale uważam, że on jest okej, nie? A na przykład mój były mąż, mi się w ogóle blondyni nie podobają, po prostu blondyni mi jakoś tak nie podniecają, nie? A on był blondynem, kurde, no i taki po prostu cały czas miałam z tym problem, że wyszłam za niego za mąż, no bo był przystojny, fajny i ogólnie wszystko fajnie, nie? Ale kurwa, cały czas mi to nie grało, że on jest jednak takim blondynem ciemnym. Ja wolę brunetów. I zawsze mi się podobali bruneci, nie? I myślę sobie, no kurde, no nie wiem, no jakoś wytrzymam z blondynem, nie? No trudno, no niech już będzie ten blondyn. A potem jak się z nim rozstałam, to sobie pomyślałam, o, całe szczęście, że się z nim rozstałam. Siedzieć z takim blondynem całe życie, to bym się wykończyła. Dobrze, że sobie poszedł. Nie lubię blondynów. Oczywiście przepraszam teraz wszystkich blondynów. Słuchajcie. No sobie nie cofniesz, tak? Słuchajcie, to co? Kończymy. Przepraszam, ja tak tylko na chwilę chciałam wejść, a tu po prostu znowu gadam jak jakaś nawiedzona. Nie, wszystko jest w porządku. Ja myślę, że mój fan ludzie lubią, jak robię te live'y, nie? No bo ja tak lubię gadać, pierdolić jakieś głupoty godzinami, nie? Szkoda, że robisz tylko w piątki, tak w sensie, że w weekendy mogłabyś też robić ten w tygodniu. Że ja puszczam tego live'a, nie? Co prawda się tam spóźniam pół godziny, godzinę, półtorej, dwie. Ale tak. Jak już zacznę nawijać, to jadę 5 godzin, no praktycznie non-stop, nie? Zauważyliście, że ja ani tam nic sobie nie robię do jedzenia. Piję sobie, to tylko sobie tam coś sączę, nie? Nawet do toalety stosunkowo rzadko wychodzę na tych live'ach. I tylko cały czas nawijam tam. A jacy wszyscy oburzeni, że tam 2 razy wyszłam do sklepu, nie? Na live. Czy tam sobie coś tam stukam w telefon, to oburzeni. Bo oni chcą, żeby tylko 5 godzin... Ja nie wiem, jak ja daję radę, że mi jeszcze ten język nie odpadł od tych live'ów. No bo ktoś coś pyta. Ja się chciałam spytać, bo teraz masz tą możliwość puszczania filmów. Słuchać YouTube'a. Mnie? Tak, słuchaj, tak. Słuchaj. O, coś dotknęłam nocy. I myślałam, że mogłabyś robić odpowiedzi na komentarze na twoim live'ie. Bo tak robią ludzie często. No, ale jak sobie to wyobrażasz, że jak oni by mi te pytania zadawali? Nie, chodzi o to, że na przykład ktoś nagrał na ciebie film. Aha, i rozumiem. Ty go odtwarzasz i po prostu odpowiadasz na jego argumenty. No, aha. No tak, tylko że no to trzeba by sobie wcześniej po prostu przygotować, bo live'ów nie ma co puszczać czyjś, jak ktoś mnie obgaduje, bo wtedy się robi zamieszanie, bo się czytają donaty u niego, u mnie i nie wiadomo o co chodzi, nie? Skąd te donaty lecą. Za dużo tych plansz. Ale to trzeba by taki film, gdzie tam Spysiński siedzi, nawija.
Ale nawet by było dobrze to przeglądać, nie wklejać w to swojej twarzy w miniaturze. Bo to też wprowadza chaos, jak jest moja twarz w miniaturze i duża twarz z danego filmu, nie? To też tak. Ale no tak, to różnie ja myślę, robią. Że... Ale nie, rzeczywiście. Przecież ja bym mogła zaorać każdego. Tak się wszyscy śmiali z tego gościa, który tak sepleni. Albo, no, było parę takich materiałów, które były na ciebie nagrane no bardzo nieumiejętnie. Tak, bo no chociażby taki Lem, nie? Że tam tworzy jakieś teorie z dupy wzięte. Czy ten Apollo, ten Krystian Kieś, czy tam chociażby nawet ten Mateusz Spysiński, czy ktokolwiek, nie? I mogłabym po prostu bardzo łatwo to obalić, nie? Że to jest bzdura. Że to jest manipulacja, że on tam wmawia ludziom, że chce tak po prostu powiedzieć, a wcale to nie wynika z danej sytuacji czy z treści, nie? Że na przykład ktoś tam pokazuje, że moje dziecko rzekomo znęca się nad psem i kopie psa. I ja puszczam, no przecież tutaj nikt żadnego psa nie kopie, co on mówi, nie? I dalej następne, proszę, ktoś tam mówi, że ja chleję wódę, ja mówię... No przecież to, że sobie tam piję piwo, przecież nie chodzę na czworakach, wcale nie jestem pijana, no to o co chodzi, nie? No i dalej, każde punkt po punkcie wyjaśniać, nie? Albo youtuberzy na przykład mają założonego osobnego maila i tam ich fani wysyłają materiały takie do omówienia, na przykład jakieś właśnie... No, tak. Screenshot. Tak, zrobiłam tak, ci to na przykład oni... ogarnięć przed live'em, byś sobie na przykład brała takie najbardziej tak. wybrane. Ale w sumie nie wiem, czy potrzebny jest mail. Można kanał tekstowy na Discordzie po prostu założyć na przykład materiały do live'a i tak dalej. Tak. I tam by ludzie mogli podsyłać. Tylko by ktoś musiał to przeglądać dla ciebie, jak nie masz czasu. Tak, tak, no bo na żeby przykład... Żeby to było bardziej legitne, nie? Ja się od razu kapnęłam, od razu się zorientowałam, że youtuberzy tak robią. Bo im na przykład ci hejterzy wystawiają jakieś informacje, nie, oni tego nie sprawdzają, nie weryfikują czasami, bo im się nie chce. Biorą to w ciemno i analizują. I potem na live'ie dochodzą do wniosku, że ich ktoś wkręcił na przykład. I wtedy się z tego wycofują, tak jak to zrobił Wardęga w stosunku do mnie. Ale na przykład taki Spysiński to idzie w zaparte, nie? Bo jemu ktoś tam pisze, że ja się znęcam nad dzieckiem, że jestem alkoholiczką, że jestem pojebana, tam chora psychicznie. No i on idzie za tym, nie? A na przykład widziałam, że w Ardendze tak powysyłali jakieś bzdury na mój temat i on to zaczął pokazywać, zamierzał mnie wyśmiać, a zaczął puszczać i mówi, przecież ona całkiem fajnie wygląda, czy tam coś tam innego. Nie no, przecież ona właściwie temu dziecku wcale nie... i takie jakieś tam rzeczy, nie? I się pod tym zorientowałam, że oni im przygotowują. I że oni często tego nie sprawdzają. Jesteście tak, tam? Tak, dużo jest takich sytuacji właśnie, że oni nie patrzą, tylko kręcą filmik, nie? W sensie, wiesz, no. Na live'ie często. A, tak, no to nie dostaje jakieś tam informacji i on o tym gada, nie? Bez tam informacji. Do filmu to sobie zdąży przejrzeć zanim na... Ale też nie zawsze tak jest, nie? Słuchajcie, coś tutaj, wydaje mi się, że już jest strasznie późna godzina. To co, idziemy spać, nie? A, 4:10, no. No, bo ja tu nie mam zegara na ścianie, ale widzę, że... No to ja muszę, jutro już zaczynam działania pod tytułem przygotowanie do wyjazdu. Także przepraszam was, że tak was długo zatrzymałam. Fajnie dzisiaj się rozmawiało, nie było hejterów, dziękuję bardzo. Spoko. Życzę wszystkim kolorowych snów. Będę się starała... Kiedy jedziesz? Za tydzień dopiero. Będę się starała wcześniej się umawiać, wcześniej wchodzić, wcześniej kończyć, żeby was tak nie znęcać się nad wami gadaniem do rana. I te live'y też nie tak długo. Także przepraszam, że tak wyszło. Nie, no spoko, no. Czasami tak musi być, no. Słuchajcie, no to pa, dobranoc, bye bye. Zobaczymy, no, jutro się przekonamy. Jutro się przekonamy. Zastanów się nad tym wszystkim.
I nie daj się Markowi. No, Marka zresztą wiesz. No, no bajo. Krótko. Jutro się przekonamy, czy nas nagrywali. No pewnie. Tak. Może nie. A mało ludzi na głosówce, więc może nie. Na pewno nagrywali. Bo jak ale nagrywali, ktoś, to znajdziemy, kto nagrywał, spokojnie, ale... Jak nagrywali, no to Marek z Janycem sobie wszystko przesłuchają, no i będzie jeszcze większy problem. Ale ja chyba nie mówiłam złego o Marku, no to może się nie obrazi jeszcze bardziej. Samą nie? prawdę. Ale się nie odzywa z Markiem, to on się nam się tak nie obrazi, no. Elu, ty się nim nie przejmij. Nie przejmuj, on tam ma wystarczająco dużo za uszami, nie powiedziałaś nic złego, więc w razie czego też nie daj mu się zmanipulować. Tak, tyle nie było. No dobrze, słuchajcie, no to dobranoc, pa, pa. Dobranoc, pa. No i tak, o. Ela poszła, czy nie poszła? Ja się próbuję wyłączyć i nie, nie, nie mam... Nie, właśnie tu... chciałem mówić, że poszłaś kurde i cisza. Nie, zaraz pójdę, o jest, mam tutaj, bo nie mogłam znaleźć tego do wyłączenia. No, no to śpi pa, dobrze, pa, Elu, tak? No, dobranoc. Dobranoc. Opa, kolor znów. Myślicie, że ona z nim pojedzie, czy nie? Oby nie. To się okaże dzień przed. Że ona z tego, co gada, to jest kurwa zaproszona w niego jak obrazek, nie? Tak to jak ja w piwo, tak, nie? Tak, że ona pojedzie, identycznie. Marek przyjedzie do niej. Ej, Marek poświęcił 500 cebulionów, już je wysłał. Ja, to już jest, to jest koniec, tak? Więc jeśli on wyjął paragony za 20 zł, to 500 nie przepuści. On tam pojedzie chociażby dla samej atencji na chwilę, zrobić rozróbę i wrócić do domu. On ta trochę porucha, trochę tego i takie... On przyjedzie, bo już zapłacił 500, no to... Kurde. No nie, to już musi. No Ela może mu oddać pieniądze, wie, że to nie zostanie z nią na zawsze. A jak było z tym laptopem, oddali czy nie? Z czym? Laptopem. To z tego, co Marek pokazywał, to on chyba płacił Eli co miesiąc, chyba jakiś tam przelew był. Aha, czyli laptop został u niego, tak? Okej. No tak.